Halo, czy mnie słychać i widać? Witaj, witaj, Witku, jest w porządku? Słyszysz mnie? Witam Cię, Januszu. Jest w porządku. Słyszę Cię bardzo dobrze. Połączenie się udało. Jesteśmy na wideo, mam nadzieję. Ja włączam This teraz. Meeting is being recorded. Ja włączyłem teraz nagrywanie, więc mamy Witka Zaleckiego również w wersji nie tylko live, ale nagrywania. Witek, cieszę się, że po długiej przerwie widzimy się ostatni raz. Mieliśmy pasjonujące rozmowy i dyskusje w Harmonii Kosmosu, o istotach pozaziemskich, o tym, co dzieje się w Waszyngtonie. Jesteś gościem, jednym z właśnie kilku, no dwóch, trzech gości specjalnych z zagranicy. Przyjeżdżasz z Niemiec, bo tam na stałe bazujesz, na stałe pracujesz, mieszkasz. Razem z Chrisem będziecie gośćmi specjalnymi na UFO Forum. Przypominam, 27-28 kwietnia. Masz tam dwa wystąpienia. I ja chciałem po pierwsze, tak, żeby nasi widzowie wiedzieli, z czym przyjedziesz. To nie znaczy, że wszystko opowiesz, żeby nie przyjść na forum. Może, ale koniecznie będą chcieli cię zobaczyć i byśmy zrobili taki trochę przegląd sytuacji. Wiesz, czym ty się zajmujesz, a co teraz jest ważne dla świata, według ciebie, tak, i dla sprawy ET. Na początek jeszcze raz, wiesz, cieszymy się, że przyjeżdżasz. Są dwa wystąpienia twoje zaplanowane na i sobotę, i niedzielę. Powiedz dwa zdania po prostu, zapowiedz wystąpienie. Ja przede wszystkim witam wszystkich widzów NTV, które tak naprawdę było takim impulsem dla mnie do rozpoczęcia też mojej działalności, ponieważ ja no już wcześniej co prawda mój kanał miałem, ale właśnie kiedy zobaczyłem po raz pierwszy twoje relacje, no postanowiłem, że bardziej powiedzmy nazwę wgłębię się w tą tematykę, chociaż od dawna właściwie tak naprawdę ta tematyka mi cały czas towarzyszyła. I ja szczególnie się cieszę, że właśnie dzisiaj rozmawiamy choćby i w ten sposób i faktycznie dawno się nie widzieliśmy, aczkolwiek nie wiem, czy pamiętasz, ale to już 10 lat jak się znamy, czas leci niesamowicie, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się właśnie w czasach UFO i no i właśnie i tak rozpoczęła się ta nasza przygoda, która trwa do dzisiaj. Ja myślę, że ona się jeszcze rozwinie, to jest dopiero początek, ponieważ ja w tej chwili też muszę powiedzieć, że właściwie po 10 latach ponad prowadzenia kanału dopiero teraz można powiedzieć po tym doświadczeniu powoli te skrzydła otwieram i ja wierzę szczerze, że jeszcze przed nami wiele bardzo ciekawych spotkań, audycji i wydarzeń, które tutaj wokoło nas właściwie coraz mocniej prezentują. No to wiesz, tak jak to się mówi, miód na moje serce, bo wiesz, że ja też jestem pełnym optymizmem. Cały czas reaguje na wszystko, co pojawia się w tej przestrzeni, mimo że wielu z nas tutaj z troszkę starszych pokoleniem, jeszcze również ode mnie, już jakby zakończyło tą swoją dzisiaj pracę. Dzisiaj nagrywałem na potrzeby UFO Forum Bronka Rzepeckiego taki wywiad ponad półgodzinny, gdzie też tak by, wiesz, sięga do tych lat 60., 70., proszę go o to, jak to wtedy wyglądało. No i pytam, dlaczego jakby to powiedzieć, zakończyłeś swoją pracę, nie? No on już całkowicie z tych takich, którzy działali też w latach 70., Robert Leśniakiewicz, no coś tam robi, ale też specjalnie już aktywny tak nie jest. No Ryszy Kwitek, jak wiesz, wydaje Nexusa, ale też bardzo ciężko, no pozwoli oczywiście nagrać wywiad przed Forum UFO, bo jest tam specjalny taki temat właśnie ci pionierzy, którzy tworzyli w dawnych czasach, w innych realiach, w erach PRL-u tworzyli tą wiedzę o UFO, a my dzisiaj kolejne pokolenia w jakiś sposób no, kontynuujemy tą pracę, ale trochę jednak inaczej, to już jest trochę inny świat. Badania terenowe, które powiem Ci szczerze, były wtedy dla nich, dla mnie też po części, w tej mojej epoce lat 90., były bardzo ważnym elementem w ogóle zdobywania wiedzy. Dzisiaj wydaje mi się, że bardzo dużo przenosi się do internetu, do czytania książek, oglądania różnego typu filmów i komentowania tego, kompilowania i tworzenia jakiejś interpretacji. To też jest fascynujące, a z badaniami terenowymi jakby troszeczkę trudniej, wiesz?
wiesz, znaczy ja akurat nie uciekam, bo teraz miałem super historię, która będzie na UFO Forum, mam nadzieję, taką z Bedroom Visitors, jest wręcz szalona ta historia, ale sam jestem ciekawy, jak patrzysz na te możliwości, jakby na czym dzisiaj pracujemy, nad jakimi materiałami empirycznymi pracujemy właściwie z ufologii. Wiesz, ja może na początku, zanim to jeszcze do twojego poprzedniego pytania, co będzie na tym UFO Forum, bo zapytałeś mnie właśnie, co, ale zaraz sobie to opowiemy. No, ja przygotowałem dwie prelekcje. Jedna będzie dotyczyła problematyki takiej, która bardzo często pojawia się na łamach różnych kanałów, jak i też i wręcz jeszcze można tak powiedzieć czasami w prasie ufologicznej, czy digitalnej, czy jako media drukowane, też jeszcze coś takiego istnieje czasami. No to będzie taki odwieczny dylemat, UFO nasze czy obce. To są taki naprawdę, mi się wydaje, dosyć poważny temat właściwie, ponieważ my często nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboko nasza technologia jest zaangażowana w rzeczy, nazwijmy to tajemne, które nie od razu przenikają do tej rzeczywistości cywilnej, nazwijmy to. No i oczywiście zbadamy to, czy rzeczywiście są podstawy, aby twierdzić, że te obiekty są tylko naszą jakąś tajemną, czy też jeszcze niedostępną technologią, czy może stoi za tym faktycznie coś więcej, coś, co być może przechodzi nasze najśmielsze wyobrażenia. To jest tak w skrócie, to będzie jeden mocniej sobotni, ja tylko to rzucę, bo myśmy parę dni temu z Kiewcem, robiąc audycję, właśnie wzięli temat czarnych trójkątów, bo one się ostatnio pojawiły w tych mediach jako pewien taki element. Niektórzy twierdzą, że to jest nasze, wiesz, no ja rozumiem, że to jest. Tak, ja dlatego też powiem coś niecoś na ten temat, jak daleko można tak sądzić lub nie sądzić. No i drugi materiał, druga prelekcja, którą przygotowałem, tu będzie już troszkę bardziej, nazwę to wymagająca również dla mnie, bo temat będzie niezwykle trudny, a będzie to po prostu też takie, no, zapytanie, bym tak powiedział, kiedy właściwie, czy też od kiedy mamy ten problem, bo to jest też coś, co często pomijamy, mówimy zawsze UFO tu, UFO tam, ale tak naprawdę kiedy on pojawił się właściwie w naszej przestrzeni, w naszej świadomości, w ogóle jak daleko można sięgnąć w przeszłość, aby w ogóle można było zacząć mówić, że od tego momentu mamy takowy problem. I ja myślę, że będziemy też mieli dużo zabawy z tym. Ja jestem w trakcie przygotowania materiałów, będą zdjęcia, będą materiały, może nawet krótkie filmiki i to zobaczę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bo to czasami technika również zawodzi, na to też będę przygotowany i no, wierzę, że uda się i że będziemy mieli, nie tylko się czegoś dowiemy, ale też będziemy mieli dużo zabawy. To jest też najważniejsze, aby się troszeczkę wyluzować, moim zdaniem. My to potrafimy na szczęście, ale wiesz, dla ludzi, którzy są bardzo mocno związani z jakimiś przekonaniami, szczególnie religijnymi, ta dramatyczna prawda, bo znaczy dla mnie ona jest w zasadzie prawdą, że od zarania dziejów, właśnie od początku ludzkości, jesteśmy jakby elementem jakiejś, powiedzmy, opieki, czy gry, czy manipulacji, czy moderacji. I z punktu widzenia religijnego, dla niektórych ludzi, powiedzmy, ten słynny, starożytny, czy też powiedzmy starotestamentowy Bóg, który miałby być Bogiem całego wszechświata, w naszych oczach, a to przecież cała literatura paleoastronautyczna w zasadzie jest tutaj zgodna, jest jakąś grupą, czy osobą, czy istotą raczej materialną z technologią, no to po prostu jest jedna wielka katastrofa światopoglądowa. Sam zastanawiam się, nie wiem, co o tym sądzisz, już tak ogólnie, na ile po prostu ludzie są przygotowani, żeby się jakby zderzyć z taką prawdą. Gdyby to była prawda, bo ciągle musimy tak się zastrzegać, nie? Wydaje mi się, tak, to jest bardzo ważne. Ja też zawsze się zastrzegam, gdyż nie chciałbym w jakiś sposób, nazwijmy to, eksportować do sieci
jakichś absolutyzmów, absolutnej, jedynej, objawionej prawdy. To trzeba sobie to jasno powiedzieć. My balansujemy na ostrzu noża, zajmując się takimi tematami. I to tak właśnie jak zauważyłeś, że to jak daleko jesteśmy gotowi na taką informację. Mi się wydaje, że jest lepiej niż wcześniej, ale nie jest dobrze. Mimo wszystko jest lepiej, gdyż ja widzę tu taką zmianę pokoleniową. Tu wspomniałeś właśnie o ufologach, o pionierach tej pracy ufologicznej w Polsce, lata 50., 60. Którzy żyją, to mają 60 lat na końcówkę. Dla mnie w tym czasie, kiedy ja po raz pierwszy, mając, nie wiem, 10-11 lat, kiedy wypłynęła 12, może kiedy wypłynęła sprawa Zemilcina, tak naprawdę to było też bardzo mocnym impulsem, które właśnie spowodowało, że tą drogę obrałem, to dla mnie tacy ufolodzy, czy też ludzie zajmujący się takimi zjawiskami, to był oczywiście Erich von Däniken, no bo któż by inny, Charles Berlitz na przykład, czy Johannes von Butler. To są przecież ikony tak naprawdę. To jeszcze było grubo przed Davidem Icke'em i innymi. Dzisiaj to jest zmiana generacyjna. To, co właśnie w tej chwili mamy i ja bardzo żałuję, że wielu z nich nie mogłem poznać osobiście, bo tak jak mówiłeś, te prace terenowe, dzisiaj próbujemy użyć internetu jako narzędzia, które pozwala na wiele, co prawda, ale często przeceniamy jego możliwości. Wydaje mi się, że rozmowa ze świadkami, wyjścia terenowe, materiały terenowe, bycia na miejscu zdarzenia jest zupełnie innym kalibrem. Przede wszystkim, jeżeli się jako jednym z pierwszych dociera na takie miejsce. I ja też żałuję, że nie pozwala mi też moja powiedzmy zawodowa droga na takie eskapady, aczkolwiek staram się i mam też kilka takich spraw, które być może właśnie zakończą się w terenie, także to nie jest tak, że tylko internet, ale tak jak zauważyłeś, jesteśmy inną generacją i ja też myślę, że właśnie czy ta gotowość społeczeństwa na objawienie, powiedzmy, ale na przyjęcie pewnej rzeczywistości, która wydawała się dla nas kiedyś tylko science fiction, jest większa. Dlatego, że my jesteśmy, przynajmniej ja jestem dzieckiem Gwiezdnych Wojen. Kiedyś jeszcze oczywiście był Star Trek, była ta fantastyka, ale potem po tych Gwiezdnych Wojnach ruszyła taka lawina wręcz takie odrodzenie, bo właściwie przez Gwiezdne Wojny dotarło to do społeczności globalnej, międzynarodowej, tak można było nazwać, to, że taka możliwość jak istnienie wielu światów, tysięcy cywilizacji gdzieś dawno w odległej, gdzieś tam w odległej galaktyce, dawno stała się takim impulsem, też otwarciem pewnej drogi. I mimo, że nadal jesteśmy dosyć zamknięci jako całe społeczeństwa, to jednak już nie oponujemy tak bardzo mocno jak kiedyś. Przyjmujemy to. Też zauważ, że mamy nową generację naukowców, astronomów, którzy zupełnie inaczej postrzegają ten problem niż ta generacja wcześniej, która zakładała, że może ktoś gdzieś tam istnieje. Projekt SETI przecież powstał wtedy, Carl Sagan i równanie Drake'a. Jest absolutnie nieadekwatny do faktu, bo on składał... Trzeba byłoby, wiesz, tak rzeczywiście ono jest nieadekwatne, ale ja kiedyś sobie to równanie tak rozłożyłem i doszedłem do wniosku, że gdyby zmienić tam parę elementów, to można byłoby je zaktualizować. I mogłoby być... Może zabierzmy na chwileczkę, bo to tyle fantastycznych wątków. Ja też tym fascynuję się, co jak słyszę, co mówisz, to też jest mi bardzo bliskie. Jeżeli weźmiemy tą liczbę Drake'a, rzeczywiście, gdzie tam zdaje się co milion, jak to się mówi, kolejna skala, że co milionowa, powiedzmy, gwiazda będzie miała jakąś tam planetę, tak?
Kolejna co milionowa będzie miała planetę, która może przypominać, ja to upraszczam, że może mieć... Tak, jest taka progresja. I tak dalej, i tak dalej. Progresja, jest taka progresja, tak, natomiast no przecież dzisiaj nie ma takiej gwiazdy, która by nie miała układu słonecznego, to dziś, a w układzie ich słonecznym jest więcej niż jedna planeta, Janusz, więc to kompletnie jest inaczej. Janusz, stało się, wiesz, ja byłem zaszokowany właśnie tym równaniem na początku, a to przeszło nasze najśmielsze oczekiwania, runęło wszystko, ten cały obraz. Ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy Układ Słoneczny był no nie tak dawno w sumie był jedynym, był precedensem. Znaczy teraz tego nie ma, świat zmienił się, nasze wyobrażenie zmieniło się, więc dlaczego nie? Dlaczego tej możliwości nie ma? Co innego jest możliwość kontaktu, to jest zupełnie inna sprawa, ale potencjał pojawił się. Tutaj mimo, że ja przez te całe lata taki byłem zgryźliwy trochę wobec City i tak wiesz, no dokuczałem zawsze, że szukają tam daleko, oni tu są, ale to była wielka robota i wydaje mi się, że ale co zdecydowało o tym jakimś takim kliknięciu w umysłach praktycznie wszystkich ludzi, łącznie z księżmi, z kościołem, bo nawet z biskupa swego czasu pytałem Pieronka na takim spotkaniu, powiedzmy no w salonie psa Dudka, co oni sądzą o tych sprawach, no to oczywiście, że w kosmosie na pewno istnieje życie, Pan Bóg był taki, wiesz, łaskawy, że stworzył, to się skąd wzięło? Od czasu teleskopu Hubble'a, no bo on był takim pierwszym przyłomem. Teraz mamy Webba, to już jest kolejny skok tam kwantowy. Tak, James Webb teleskop jest skokiem kwantowym. Tak się dowiedziałem, to sobie, czy to ewentualnie, czy nie, się nie mylę, po raz pierwszy zobaczyliśmy tak naprawdę poza Drogą Mleczną inne galaktyki, jak był teleskop Hubble'a. To on tak naprawdę był w stanie pokazać dopiero, że istnieją na poważnie gigantyczne ilości galaktyk, a teraz od Webba wiemy, że jeszcze jest to absolutnie... Że to... Właśnie, my cały czas patrzymy jak w głąb jakiejś studni bez dna. Ja jeszcze powiem czegoś, z czego niewielu sobie zdaje sprawę, że jeszcze za czasów, nazwijmy to Alberta Einsteina, kosmos składał się z jednej galaktyki, naszej. To dopiero z czasem uświadomiono sobie, że a ta galaktyka była olbrzymia, potworna, a naokoło niej jakaś czernia, pustka. Okazało się to iluzją. I zauważ, że są to takie kosmiczne schody. My coraz bardziej idziemy, coraz dalej. Mamy gdzieś tam ten koniec wszechświata, gdzieś tam... Tu już ja sam nie wiem, jakie są dane aktualne, czy te 12,5 miliarda, czy już 16 miliardów i tak dalej. Co chwilę prześcigają się różne agencje w nowościach takich, że to, co wiemy, trzeba odrzucić. Jeszcze ta granica jest jeszcze dalej. Zauważyliśmy galaktyki, które nie powinny istnieć, bo światło nie powinno do nas dotrzeć, a jednak dotarło. Wniosek z tego są jeszcze dalej. To jest fascynujące, prawda, że tak nasza nauka mainstreamowa, mimo że oczywiście w sprawach UFO jest kompletnie infantylna, to w tych sprawach eksploracji kosmosu naprawdę świetnie sobie daje rady. Mamy olbrzymie postępy. Dzisiaj obejrzałem praktycznie prawie cały film, no może nie cały, nie dałem rady całego, bo te są fajne filmy na tych kanałach edukacyjnych. Było na temat właśnie wysłania w kosmos i tych perypetii, jeśli chodzi o Webba. Świetnie to pokazali, ale do czego zmierzam? Bardzo ładnie to tłumaczą, że dlaczego oni musieli tak daleko wysłać tego Webba. Dużo dalej niż jest Hubble. W zasadzie nie mają w tej chwili praktycznie żadnej kontroli takiej, żeby móc wiele tam zdziałać, ale musieli daleko wysłać, żeby nie było takiego, zrobili ekranowanie Słońca, żeby maksymalnie obniżyć promieniowanie w ogóle cieplne Słońca i ustawić ten ze złota, prawda, ten cały ich ekran, żeby to światło dopływało i dzięki temu, bo tam temperatura jest poniżej nawet 200 stopni, wiesz, w tym miejscu, gdzie oni łapią te, jak coś kukają w te galaktyki i rzeczywiście te osiągnięcia są nieporównywalne wszystko do tego, co można było wziąć od prawda, Hubble'a, nie? Wiesz, mi się wydaje, że jest to, my zawsze się uczymy, technologia, zresztą też pracuję w takiej firmie, która też rozwija bez przerwy i jak zobaczy nasze produkty sprzed 20 lat, a teraz to jest kosmos, to są w ogóle niedopisane rzeczy, jeżeli chodzi o nasze takie powiedzmy skromne tak naprawdę możliwości techniczne, ale to już są potężne, powiedzmy potężna różnica. I tak samo James Webb teleskop jest tylko tak naprawdę próbą. Te doświadczenia, które on zbierze, zaowocują konstrukcją zupełnie nowego elementu, jakiegoś urządzenia tak zaawansowanego, że wtedy dopiero te przysłowiowe nasze szczęki opadną. I pytanie jest zawsze takie zasadnicze, ile tego trzeba? Czy już
czy już tego nie jest tyle, aby nam te szczęki opadły, aby, albo może nawet te, powiedzmy, zasłony z oczu, dlatego że my, właśnie wspomniałeś o tym, że nauka, zawdzięczamy dużo nauce, a natomiast w kwestiach UFO ona się troszeczkę tak, powiedzmy, gdzieś tam pląta, wiesz, próbuje to, się ja wymigać. Ja bym powiedział, że to jest totalny blamasz, to jest w ogóle jakiś... To jest z jednej strony blamasz, ale z drugiej, wiesz, wydaje mi się, że to jest pewna naturalna taki mechanizm samoobrony, gdyż jako naukowcy zawsze chcieli być kimś poważnym, chcieli być poważani, więc jeżeli społeczność i co za tym idzie propaganda medialna latami ośmieszała tych ludzi, znaczy ośmieszała każdego, kto w jakiś sposób próbował zdanie na ten temat od siebie wydać, no to ja się nie dziwię, że ona postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować, że narzędzia, które my będziemy, którym będziemy rozstrzygać tę problematykę, będą te, którą daje nasza technologia, a nie na przykład właśnie jakieś wizje, channelingi, rzeczy, które trudno w jakiś sposób ogarnąć, zmierzyć, zbadać i jeszcze są źle postrzegane, czy też postrzegane z taką nutą jakiejś humoreski, jakiegoś uśmiechu, więc ona nie chciała być w tym, natomiast jak się poczyta pamiętniki tych wszystkich różnych, choćby i Konstanta Ciałkowskiego, który napisał, że już kiedy twórca ojca techniki rakietowej, który napisał, że jest święcie przekonany, że w dalekim kosmosie istnieją zamieszkałe światy, powiedział, to byli ludzie właśnie, którzy wybiegali swoim umysłem generacje, wieki do przodu, jeszcze przed, zresztą Giordano Bruno, ofiara zresztą, oddał tak naprawdę to, co najcenniejsze. Dlatego, że właśnie, zginął dlatego, został spalony, bo nie chciał wycofać, ale żeby była jasność, z tego, że twierdził, że właśnie na innych, są inne światy, gdzie istnieją istoty, powiedzmy jak ludzie, gdzie myślące istoty, co po prostu było w zasadzie, on, wiesz, jak byłem u Giorgio Bongiovanniego, tego słynnego stygmatyka, w 2000 roku byliśmy tam z całą ekipą i też z niedowiary, to on wtedy właśnie, patrzę na płocie, był potężny taki, wiesz, napis, że to jest centrum wiedzy, tak, ufologii imieniem Giordano Bruno. Ponieważ zmieniło się troszeczkę. Mi się też wydaje, Giordano Bruno będzie bohaterem w momencie, kiedy sprawa z istotami pozaziemskimi wyjdzie jeszcze bardziej, no bo dzisiaj to my ją kultywujemy, to myślę, że ten Giordano Bruno będzie jeszcze większym bohaterem, bo dzisiaj... Mi się wydaje, wiesz, ja poszedł jeszcze krok dalej. Ja mam taką czasami, nie wiem, co skłania mnie do takich myśli, chyba summarum, nazwijmy to, tych wszystkich, powiedzmy, zdarzeń, które wokoło nas właściwie cały czas są obecne, to, że ja mam takie przeczucie, że właśnie Watykan, czy jako przedstawiciel systemu duchowego, powiedzmy, jako jeden z pierwszych, ogłosi taką nowinę. Tak mi się wydaje. To będzie, właściwie nie ma innej możliwości tak naprawdę, ponieważ właśnie to ta instytucja właściwie przyczyniła się do, tak naprawdę świadomie czy nieświadomie, do tych uśmieszków, do tej ignorancji i tak dalej. No i też represalia, jakie wcześniej były stosowane. I to już nie mówiąc o Giordano Bruno, ale też później wszelkie takie naciski. Ja nie wiem, czy wiesz, ale kiedy powstawały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i kiedy pierwsi prezydenci debatowali, to bardzo wiele rozmów, które są też zapisane w takich pamiętnikach różnych, powiedzmy, tych pisarzy, którzy notowali wtedy tematykę, jaką tamtejszy senat, jeszcze może nie amerykański, albo jego zalążek w każdym razie, w tych gabinetach dyskutowano. Bardzo często były dyskusje na temat światów pozaziemskich, dlatego że były to momenty, w których astronomia się bardzo mocno zaczęła rozwijać. Zaczęto co chwilę jakąś nową planetę w naszym Układzie Słonecznym odkrywać. Zaczęto się zastanawiać, czy skoro to są takie światy materialne jak nasz, to
to logicznym byłoby, że może również tam istnieć życie. I ciekawostka, prawda, Thomas Jefferson bardzo często o tym rozpowiadał, czy też dywagował. Ciekawostką jest to, że ta idea, kiedy dotarła właśnie znowuż ze Stanów, to jest też czy przypadek, kiedy dotarła do Europy, została bardzo mocno zaatakowana przez tamtejsze ośrodki naukowe i dlatego profesorowie, astronomowie w Europie byli bardzo powściągliwi w tych czasach, w tych na przykład 18-17 wieku. Ja bym dodał taką rzecz. Ja po tego, co powiedziałeś, uważam, że główną przyczyną tego, że tam była taka otwartość, był fakt, że to tak naprawdę byli no niezwykle, jakby to powiedzieć, też intelektualnej, powiedzmy, wartości, jednak ludzie związani z, ludzie bezpośrednio właśnie wywodząc się z masonerii. I cokolwiek nie mówimy o masonerii, bo nie ma ona dobrej prasy u nas, to do ich wiedzy, na tematy różne, tajemne, nie ma wątpliwości, że była i jest olbrzymia. To my dzisiaj po prostu dzięki prawdziwej rewolucji mentalnej, świadomościowej mamy tą wiedzę, którą mieli, czy może mają, no, czy mają ciągle oni, ale myśmy od nich jej nie wzięli, tylko sobie sami żeśmy się znaleźli. Ale to oni przecież na tych wysokich stopniach według mnie kultywują tą wiedzę. Oczywiście ona jest skrzywiona, ona często zahaczać może o, wiesz, te plony astralne, gdzie mamy do czynienia z demonicznymi istotami, bo to przecież są inne wymiary. My to wszystko, tylko chodzi o to, że dla nich to po prostu było dość oczywiste. I byłoby to elementem ich wewnętrznego kręgu mentalnego, jakby poziomem świadomości. Stąd też Ameryka została się zbudowana. Sam wiesz, jak Waszyngton wygląda, jak te wszystkie mistrzowskie posunięcia typowe dla masońskiego, powiedzmy, struktur architektonicznych. Nawet układy gniazd właśnie. Ja nie wiem, no ja tutaj nie chcę tego krytykować, tylko stwierdzam, że ich wiedza uważam była wtedy największa w stosunku do innych grup społecznych, a Kościół katolicki czy rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych nie uzyskał takiej przewagi. Tam przeróżne odłamy chrześcijaństwa i chrześcijaństwa porobiły te swoje kościółki, tam wiadomo, nie, bardzo protestantyzm się tam rozwinął, więc tutaj uważam było większe przebicie się z tą wiedzą. To jest w Europie ta potęga jednak tego rzymskiego kościoła i tej tradycji tak duża, że tutaj się oni już nie przebili tak łatwo z tego typu wiedzą. Ciekawostką jest, że my właśnie wspominając o architekturze i o takich właśnie symbolach, to jest symbolika, która właśnie tę wiedzę w jakiś sposób manifestowała, ponieważ oficjalnie nie można było jej tak właśnie z tego powodu między innymi, to zauważ, że nie różniło się, to są też takie elementy, które często są pomijane też w ufologii, nie różniło się to od architektury Majów, czy też Inków, Azteków, czy też Egipcjan, którzy również, czy choćby i prehistorycznej Europy, która tworzyła kamienne budowle i inspirowała się układami gwiezdnymi, czy też powiedzmy wręcz tworzono mapy niebios, czy nieba, jakkolwiek byśmy to nazwali, całych układów słonecznych, rzeczy, o których nie powinno się wiedzieć. Tak samo jak właśnie później masoneria tworzyła właśnie swoje miasta w ten sposób, również odbijając pewne elementy na ziemi. Dzisiaj jest to niewidoczne, albo ciężko widoczne. Ale ci, którzy umieją patrzeć, to znajdą i pokazują. To znajdą. Ten, kto ma oczy, ten zobaczy. Trzeba po prostu zadać sobie trud. To są rzeczy, które umykają nam już w tej chwili, odchodzą gdzieś na dalszy plan. To są właśnie fundamenty. I jakkolwiek się ta historia nie zakończy, ja myślę, że nadejdzie ten moment, kiedy właśnie my tą barierę przekroczymy, jak w tym słynnym obrazie, kiedy ten człowiek wystawia tą głowę i widzi nagle, że widzi mechanizm tego wszystkiego, dostrzega właściwie dopiero te prawa natury. I to jest właśnie mi się wydaje ten cały problem. Jesteśmy cały czas jeszcze dziećmi. Nasza cywilizacja jest w wieku dziecięcym. Ona, ja bym nazwał, że ona jest w takim wieku, powiedzmy, gdzie zaczyna się buntować, gdzie zaczyna robić jakieś rzeczy, tak jak młody człowiek, który czasami zupełnie nierozważnie robi jakieś głupstwa, wyczynia, i przez to musimy przejść. Nie będzie żadnego, moim zdaniem, takiego jakiegoś skoku mentalnego, dopóki my przez to nie musimy przejść przez to. Być może właśnie jesteśmy w takich czasach tego przejścia. Ja często sobie zadaję takie pytania, wiesz, sobie i tak trochę retorycznie, bo one są jakby pytaniami bez jednoznacznej odpowiedzi. No brzmi na przykład w ten sposób, czy ja cały czas jakby staram się
przekazać taką informację. Ja bym bardzo chciał, żeby doszło do szoku poznawczego, jakim jest odkrycie prawdy o istotach pozostałych w historii świata prawdziwej, bo uważam, że to jest taki szok poznawczy, który byłby dużo lepszy niż ten szok poznawczy, który nam w tej chwili jakby ci globaliści i masoni tak naprawdę przygotowują, dążą do niego, czyli upadek systemu, jego reset z elementami wojny, prawda, likwidacji gotówki, dochodu podstawowego, likwidacji własności średniej i małej, pozostawienie tylko potężnych korporacji razem z tym państwem, oczywiście nowoczesna technologia, sztuczna inteligencja, wszyscy wiemy, o co chodzi. I to jest po prostu taka droga, gdzie w zasadzie nie bardzo, ja oceniam nasze siły, są miliony ludzi przebudzonych, w Polsce są setki tysięcy przebudzonych, ale to jest tak rozproszony, jak tylko ktoś trochę wyjdzie poza jakiś tam pułap, wiesz, wpływów, od razu jest atakowany, niszczony, często po prostu oddolnie są tam porozkładane różne agenturalne siły, żeby niszczyć i mimo, że jest nas bardzo wielu, to przez niewielu jesteśmy trzymani w szachu. I ta nowy porządek świata rzeczywiście kroczek po kroczku stawia coraz odważniej te swoje step by step, natomiast gdyby doszło do ujawnienia prawdy o UFO w wyniku jakiejś może, nie wiem czy przypadkowej, może interwencji zewnętrznej, chociaż tam też toczy się gra, to po prostu moglibyśmy jakby uciec od tego planu, który oni mają po prostu dla nas. I pójść zupełnie, bo szok jest potrzebny, no bo jak ty sobie wyobrażasz, żeby wyjść, ludzie sam widzisz, co się dzieje, rozmawiamy z rodzinami, ja mam to samo, no po prostu jestem w szoku, że ludzie, szczególnie młodzi, są tak zamurowani, ja nie mówię, że wszyscy. To jest przepaść między na tym, co my wiemy, a co oni chcą wiedzieć, tak? My żyjemy w gąszczu, dymie i kurzu informacyjnym. Jesteśmy bombardowani, to jest tak jak te słynne białe szumy, które kiedy kręcisz tą gałką, chcesz radio ustawić i słyszysz szumy, trzeszczy, ktoś tam coś słyszy, jakieś słowa, czasami to zagłuszanie jest tak, ono w tej chwili ma zupełnie inną formę niż kiedyś. Kiedyś rzeczywiście fizycznie zagłuszano stację. To wola Europa najlepszy przykład, jak za moich czasów. Wola Europa, głos Ameryki był zagłuszany, kupował się specjalne radia, żeby to ominąć. Natomiast dzisiaj się to dzieje w ten sposób, że w sieci mamy dostęp do informacji i potem pojawia się setka wytłumaczeń. Każdy wie inaczej, nikt nie wierzy nikomu. To jest właśnie taka podstawa. Nikt nie wierzy nikomu i wtedy społeczeństwo traci wiarę we wszystko. To jest najgorsze, co się może zdarzyć społeczeństwu, kiedy straci wiarę w siebie, we wszystko. Kiedy uważa, cokolwiek będzie podane w prasie, radiu, telewizji, jest nieprawdziwą, jest jakąś agendą, jest jakimś trykiem, jakimś czymś. Problem polega na tym, że to jest takie niebezpieczeństwo tylko jednostronne, bo wtedy ci ludzie wchodzą, zażywają wręcz odurzają się informacjami z internetu, które identycznie prowadzą taką kampanię, świadomie czy nieświadomie wzburzają ten kurz. Jest coraz mniej rzetelności w tych badaniach. My uciekamy często do jakichś technik, powiedzmy, które tak naprawdę nikt nie udowodnił, że działają. My mamy tej wiary i dlatego chwytamy się tej brzytwy. I to wszystko powoduje, że w końcu blokujemy. Ale tak jak wspomniałeś, jest grupa osób, są rozproszeni, ale są świadomi tego. Ja też uważam, że powinniśmy być świadomi. Nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko UFO, co się świeci. Trzeba na to patrzeć. Trzeba na to mocno zwracać uwagę, ale też trzeba być otwartym na to, że właśnie to, co nauka pokazała, na przykład za pomocą James Webb teleskopu, pokazała właśnie to wyjście. My otworzyliśmy drzwi i zobaczyliśmy, że tam jest gigantyczna przestrzeń, i nie ma końca, nie jesteśmy w stanie. To, co nawet ów James Webb widzi, to ja podejrzewam, to jest tylko też ułamek jakiegoś fragmentu. To nie jest całość, my jesteśmy bardzo daleko od całości. I zauważ, że każda epoka jest przekonana, że ona tą całość już ogarnęła, że ona już wie. Paradygmaty. Ja pamiętam jeszcze, kiedy
kiedy się interesowałem techniką, zresztą też powiem Ci, że pracowałem też w przemyśle lotniczym, więc trochę mam jakieś pojęcie na ten temat, kiedy konstruktorzy twierdzili na przykład, że bariera dźwięku jest niemożliwa do przekroczenia, że to wszystko się rozleci, że próbowaliśmy, ale to jest mur, to jest... No i Chuck Yeager przebił tą barierę dźwięku. Dzisiaj nikomu nikt nie dziwi przebicie bariery dźwięku. Nie jest to... Nikogo to nie fascynuje. Kiedyś taki aeroplan tak zwany przelatując, tłumy wychodziły na ulicę i obserwowały, jak to coś przeleciało nad miastem. Dzisiaj na to nikt nie zwraca uwagi. Ba, jest jeszcze gorzej. Większość nie wie, dlaczego leci. I taki, wiesz, tworzy się to... co ja zaobserwowałem w Gwiezdnych Wojnach już jako małe dziecko, kiedy byłem w kinie na premierze Gwiezdnych Wojen w 1978 roku, niewyobrażalne przeżycie, to były zupełnie inne czasy. I tam jest taka scena, gdzie na owej planecie Tatooine, na pustyni, miasteczko, jacyś ludzie obdarci chodzą, jakiś taki mikrokosmos, taki na pograniczu takiego prawa, dzikiego zachodu, tylko kosmicznego. I takiego dzikiego zachodu troszeczkę. I ja to, my to zresztą z przyjaciółmi, z kolegami oglądaliśmy, byliśmy zafascynowani. Ja teraz po latach, patrząc na to, widzę nasz świat, my idziemy w tym kierunku. My idziemy w kierunku, kiedy dzielnice będą zrujnowane, czy mogą być, czy będą być może tak wyglądać. Już niektóre wyglądają w niektórych częściach świata, zresztą w takich slumsach też byłem, więc widziałem na własne oczy. A z drugiej strony każdy ma tą wysoką technikę przy sobie. Różne telefony komórkowe, tablety, GPS, urządzenia GPS-ów, kamery, mikrokamery. Więc ten świat z jednej strony się dezintegruje, a z drugiej strony posiada atrybuty nowoczesnej cywilizacji. Daje do dyspozycji... Dokładnie. To się dzieje. Teraz jest pytanie właśnie, czy jak daleko taki stan rzeczy może istnieć i dlaczego właściwie tak jest? Czy w XXI wieku musimy... Taki chaos się tworzyć. No ja ci powiem, że też muszę ci powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tego pogłębiającego się chaosu i również o ile takim jestem, wiesz, zawsze byłem, ciągle jeszcze jestem zwolennikiem tego disclosure, to powiem ci, że coraz bardziej patrzę sceptycznie co do chęci ujawnienia, że oni już tu są przez samych ich. Tam też jest różnorodność, ale część tych nacji chciałaby to zrobić, ale ja sobie pomyślę, co to będzie, jak oni się pokażą i jakie będą reakcje tak toksycznych ludzi, jakich mamy dzisiaj w swoim społeczeństwie. Przecież my tutaj się zajeżdżamy już z kwestii ufologicznych, jak ludzie najeżdżają na siebie i już krytykują, a ten to jest jakiś tam wariat, a ten to jest jaszczur, a ten może jest ten, a Plejadianin to musi być zły, a tutaj jest... Po prostu taka wojna po prostu światów, wojna przeciwko wszystkim, to co powiedziałeś, bardzo ważne rzecz mówić, bo ty mówisz o naszych relacjach jako ludzie, ale te relacje jako ludzie przeniosą się na obraz tego, co nam zostanie pokazane chociaż trochę z pozaziemskiej rzeczywistości, bo ona też będzie zróżnicowana i zaczną się dopiero wojny i światopoglądowe, że ci są dobrzy, a ci są źli. Z kim tu trzymać, wiesz, to dopiero będzie chaos, wiesz? Wiesz, generalnie jest właśnie problem, my nazywamy to ujawnienie, z ujawnieniem, wcześniej nazywano by to objawieniem, że się objawiło coś, objawił się, Pan zszedł i jest między nami. Problem polega na tym, że właśnie z powodu tego kurzu, tej mgły informacyjnej, tego zamieszania całego, automatycznie doszłoby do gigantycznego podziału społeczeństw. Jedni by wierzyli, jedni używaliby to za synów Satana, inni za Mesjasza. My sami nie byśmy stanęli tak po środku i nie wiedzielibyśmy, bo tak naprawdę nie mamy informacji właściwie od tamtej strony. To, co mamy, te informacje, tak. To są minimalne informacje. Ja uważam, że to jest jakiś tam procent, ułamek procenta, natomiast reszta jest nasza wyobraźnia, która generuje możliwe warianty tego świata i jego funkcjonowania. I ja powiem Ci, że coraz bardziej ja jestem... mi się wydaje, że tamta druga strona, o której wspomniałeś,
jakoś nie ma chyba chęci się ujawnić, bo już by to zrobiła. Mnie, można się zapytać, dlaczego? Znowu nasze wyobraźnia będzie gra, damy różne powody, z których prawdopodobnie żaden nie będzie rzeczywisty albo z małą szansą, że trafimy. Natomiast mi się wydaje, że takie cywilizacje obserwujące to, co się dzieje tutaj, obserwują to jako całokształt. Oni nie obserwują, że jednostka jedna jest oświecona, a druga nie. Oni raczej patrzą na cały potencjał, tak mi się wydaje, tej cywilizacji czy kultury i zejdą czy się objawią wtedy, kiedy uznają to, oni uznają. To jest my jeden nic aspekt. Nie ujawnimy. Znaczy, to jest jeden aspekt. My będziemy mogli próbować coś zrobić, no chyba, że wiesz, chyba, że stanie się, bo jak wiesz, technika jest zawodna i całą masę mamy relacji o upadkach takich obiektów, o defektach obcej techniki, która na skutek awarii gdzieś osiadła i została przejęta przez takich albo innych. Ale to, co teraz mówisz, jak wiesz, widać, są procedury bardzo dobrze przećwiczone, skoro jest bardzo dużo katastrof i awarii UFO, ale jednak praktycznie tak. Mamy procedury przechwytywania, chowania, zabezpieczania, maskowania, ośmieszania i tak naprawdę nie ma takiej katastrofy UFO, której by możemy powiedzieć, patrzcie, no tutaj się rozwaliło. Natomiast wiesz, tutaj no nie ma od razu, że było Roswell, no bo im się to wymknęło. Czy ja uważam, że przy Roswell był błąd sztuczny, oni byli po prostu nie gotowi na to i palnęli tam na początku prawdę, a potem trzeba było to wszystko... Zauważ, że Roswell to był poligon, na którym sprawdzono wszelkie warianty tak naprawdę i zauważ, że po Roswell nie było nic. Wszystko, co... Tak, były upadki, ale już nie było takiego... tych elementów, które tam siedziały. Tam już nie było takiej otoczki. Tam nazwijmy to zakrywano to w zupełnie inny sposób. Powstało po Roswell, więc inną... ogarnęło sytuację. Zupełnie inną politykę ogarniania takich sytuacji. To była też nauka, to był też poligon, na którym i to było wyraźnie widać. Dla mnie największym dowodem na rzeczywistość zdarzenia w Roswell jest chaos informacyjny między komórkami, które były za to odpowiedzialne. One się starły z sobą. Tak naprawdę było widać, że oni nieskoordynowanie zaczęli próbować tuszować sprawę. Przecież nie było pułkownik Blanchard, dowódca bazy 509 Pułk Bombowy, że jedyny Stanów Zjednoczonych, który przenosi bomby atomowe, nasz strategicznie ważny. Nie tak, było instrukcji, co zrobić z taką sytuacją, która im się zdarzyła, bo przecież nie było, no więc nie wyszło było. Jak wyszło. Natomiast wiesz, słuchaj, tutaj też kapitanie, z tego co już pojawia się, wracam do tej sytuacji takiej egzopolityki, jakby z perspektywy egzopolityki, w bardzo wielu źródłach, nie od dzisiaj, słyszy się oczywiście, że istnieje jakaś Rada Galaktyczna, a może nawet jest ich kilka organizacji. Tak, my mamy ONZ, wiadomo mniej więcej o co chodzi. Tak samo są organizacje, powiedzmy, nie wiem, ponadgwiezdne, które gdzieś tam gromadzą sojusze, jakieś tam rzeczy. No my w ONZ-cie mamy w zasadzie ten układ taki, że ONZ nic nie może, a ci silniejsi, no to uprawiają swoją politykę, a ONZ jest tylko narzędziem do tego, żeby ewentualnie ją realizować, ale jest. Teraz jak myślisz tutaj, czy według ciebie te informacje o istnieniu jakiejś, ja teraz umownie nazwę to Rady Galaktycznej, bo to się może nazwać po prostu kompletnie inaczej, ale jakaś organizacja ponadgwiezdna, jeżeli są te istoty, z natury rzeczy powinna istnieć, bo taka jest logika historii, polityki, w ogóle nie wiem, rzeczywistości dla mnie takiej, wiesz, społecznej. Czy uważasz, że tak może być? Jeżeli byśmy mieli przyjąć model cywilizacyjny, który podobną drogę rozwoju kultury i w ogóle cywilizacji przebył taką jaką my, to tak. Dlatego, że my, zobacz, my bardzo rzutujemy. Mamy pewną strukturę, rzutujemy. I my rzutujemy też tam w przestrzeń. Rzutujemy, że skoro, to muszą być analogię też budujemy, odpowiednie właśnie komórki. Budujemy dokładnie taką analogię, ponieważ nam ta analogia jest znajoma i my w naszej logice byśmy tak samo postąpili. Tak było i to ja się temu nie dziwię i dlatego jeżeli takie cywilizacje były podobną drogę,
by przeszły, tym bardziej, że w narracjach tego typu jest zawsze powiedziane, że my jesteśmy w jakiś sposób genetycznie spokrewnieni z tamtymi, więc teoretycznie byśmy mieli ten sam genotyp, czy też te same parametry, powiedzmy, budowy cywilizacji zachowane gdzieś tam w tyłu i byśmy to samo tworzyli i ja takie coś dopuszczam. Natomiast uważam, że to byłyby tylko cywilizacje, które tak naprawdę są na nieznacznie większym poziomie niż my. Na nieznacznie w skali kosmicznej. To, że oni będą 3000 lat czy 5000 lat, powiedzmy, nas wyprzedzali, to nie będzie dużo. To Dedeken twierdził, że 65 milionów lat to nie jest dużo, tak? Gdybyśmy sobie, zależy w jakich skalach będziemy debatować. Natomiast to wtedy, ja też dopuszczam takie historie, ale wtedy, jest to możliwe, ale wiesz, ale wtedy mam obawy, czy gdyby takie istoty zeszły tu na Ziemię, się zaczęłoby dziać to, co ty mówisz. Właśnie dokładnie ty to zauważyłeś. Stwierdziłeś, że a może nie warto było im zaufać. Nie wiadomo, kto z kim, w jakie karty gra. My nie wiemy, co tam się, o czym oni debatowali. Zaczęłaby się niepewność, ponieważ my, zauważ, my dotarliśmy do Ameryki, do Ameryk w 1492. Chrystofos Kolumbus dociera do Ameryki i nasza cywilizacja likwiduje, pochłania tamtą cywilizację z czasem, nie likwiduje od razu, absorbuje ją, gdzie ona praktycznie, ta cywilizacja, która tam, nie ma znaczenia żadnego, to są tylko znaczenia, powiedzmy, kulturalne, znaczenia historyczne, że gdzieś tam była, ale ona nic nie znaczy w naszej, tutaj, w naszym świecie, absolutnie nic. Na to miejsce pojawiły się nowe imperia, wręcz zostały tam zbudowane z ludźmi z całkiem innego genotypu. Ale to, co powiedziałeś, to jakby potwierdza, znaczy moja analiza właśnie idzie w tym kierunku, którą ty teraz jakby prowadzisz, ale mówisz, ale inni mogą to inaczej patrzeć, ponieważ tak jak powiedzmy mamy kolonializm, zacząłeś o tym mówić, weźmy sobie Indie czy Afrykę, wszystkie te duże państwa imperialne czy europejskie, czy potem Stany Zjednoczone, jak już powstały, się umocniły, to one budują powiedzmy poszczególne kraje. Brytyjczycy podbili Indie, narzucili system kolonialny, który de facto był kopią, aplikacją ich systemu. Każdy pcha swoje systemy światopoglądowe, polityczne, gospodarcze, tak, praktycznie zdrowotne. Cała kultura dana, tak zwana wyższa, to co ma przewagę, jeżeli podbije niższą, nie zniszczy ją całkiem, tylko podbija, no to implementuje jakby w ten przestrzeń lokalną. Następuje transformacja tej kultury. To jest absorbacja jej do własnego tam pewne ciała, zaadoptowanie do własnych osobliwości, ale generalnie jest tak samo. Natomiast, wiesz, wracając jeszcze do tego pytania na temat różnych rad galaktycznych i tak dalej, to ja bym to nazywał, bym je tak nazwał cywilizacjami przyziemskimi. To jest wszystko to, co wokoło tu w naszym jeżeli tak by było, gdzieś tu lokalnie to mogą być gigantyczne obszary, gigantyczna kubatura, ale to byłoby wszystko tutaj gdzieś, powiedzmy, Ziemia, czyli Orion. Czyli bylibyśmy bliskimi krewnymi tych grup pozaziemskich, tak, które gdzieś cały czas panowują. Mogło, załóżmy. Natomiast na poziomie takim naprawdę, kiedy chcielibyśmy mówić o cywilizacji, jeżeli ja bym miał sobie wyobrazić cywilizację super, czyli naprawdę to coś, co byśmy mogli właściwie porównać tylko do słowa Bóg na przykład, jeżeli chodzi o potencjał i możliwości, to by była zupełnie inna cywilizacja. To była cywilizacja z zupełnie innym moralnym zawartością, w ogóle coś, co byśmy nie byli w stanie pojąć, ponieważ różnica intelektu byłaby na poziomie mrówka człowiek być może, albo ul i człowiek, to by było zupełnie coś innego. I takie cywilizacje na pewno z nami by w kontakt nie weszły pod żadnym pozorem. One ale mogłyby mieć gigantyczny wpływ na wszystko i one mogłyby stać jeszcze ponad tamtym i może one ciągnęłyby ten rozwój w zupełnie innym kierunku, w kierunku, w którym ani my, ani oni sobie byśmy
Oni też mogliby należeć do gry pewnej, w której by ten, którego cel byłby nam zupełnie niezrozumiały i nieznany. I ja powiem ci, że również i takie przesłanki są, że takie supercywilizacje mogą istnieć. Taki konglomerat sił, tak naprawdę by trzeba powiedzieć, sił, które byłyby w stanie, to świetnie opisał Kardaszew, tak? Skala Kardaszewa. Czy Kardaszewa, który twierdził, że cywilizację można podzielić na takie grupy w zależności od konsumpcji energii. I tam była właśnie, że my jesteśmy cywilizacją, właśnie, cywilizacja typ 1 korzystałaby z energii planetarnej kompletnie. Potrafiłaby wykorzystać energię, potencjał całej planety, nie niszcząc jej zasobów, nie niszcząc jej biologii. To była cywilizacja typu 1. Typu 2 byłaby taka, która by potrafiła wykorzystać kompletny potencjał gwiazdy, wokół której krążą. To ona byłaby dziesięciokrotnie, może tysiąckrotnie bardziej zaawansowana niż ta typu 1. Natomiast typ 3 to była cywilizacja, która by korzystała z potencjału całej galaktyki. To już jak jest coś niewyobrażalnego. Ja tutaj to był ktoś, kto mógłby konstruować układy słoneczne. W ogóle nie byśmy odpłynęli ta klasyfikacja jest bardzo ciekawa. Ja tutaj chciałbym przywołać klasyfikację, może nie identyczną, ale myślę, że w dużym stopniu podobną, którą wprowadził Polak. Polak, o którym dzisiaj już bardzo słabo słychać. Zresztą z Wrocławia, kiedyś pracował na Politechnice Wrocławskiej. Miałem przyjemność nawet zrobić z nim spotkanie, kiedy wrócił z Nowej Zelandii na kilka miesięcy do Polski. Mówię tutaj o doktorze Janie Pająku i jego teorii magnokraftu, tak odklejonej do wiedzy, którą na uczelni powstał. Jak właśnie też tak. Te cywilizacje, klasyfikował właśnie od rodzaju napędu, jaki używają. I tam była ta pierwsza, powiedzmy, gdzie tam te klasyczne jeszcze może ze starożytności, ta nasza, no to wiadomo, spalanie tego ropy, węgla, tych paliw oczywiście stałych, to tam gazu. No właśnie, nasza cywilizacja tym zero. Niska, ale ten napęd magnokraftu, który on po prostu wymyślił, czyli powiedzmy napęd magnetyczny, co wcale nie jest jeszcze koniec, jak to się mówi, jak to się osiągnie technicznych, bo my wiemy, patrz, kiedy on to robił, kiedy on to mówił, to były lata, słuchaj, no powiedzmy 70-80, w roku tam 90 któryś tu przyjechał do Wrocławia do kolegów z klubu UFO. I to jest też bardzo ciekawe, bo on to bardzo ładnie jakby pokazał, w podobny sposób w sumie nawet jak ten Kardaszew, bo to jest świetne kryterium, ale jest jeszcze to jedno kryterium, które zapewne też uznajesz, mianowicie sama technologia to jest jedno, ale wydaje mi się, że po stronie umysłu to jest tylko jeden pion, po stronie jakby duchowości i tych kryteriów, etyki, to jest kompletnie inna bajka. I tutaj bym przyszła tak, popatrz, mamy teraz niesamowite doświadczenia z sztuczną inteligencją. No w zasadzie niektórzy są porażeni tym, co się dzieje. Osiągi są niewyobrażalne. Ona tu może zrobić postęp techniczny, przyspieszyć, w ciągu, nie wiem, 20 lat możemy, ale czy ona gwarantuje nam wysoką jakość społeczeństwa, relacji, etyki, duchowości? Nie. Właśnie nie. Absolutnie nie. I wiesz, ja powiem ci coś takiego. To, co wspomniałeś o tej właśnie etyce takiej supercywilizacji, która by na zupełnie innym poziomie była niż nasza, to był też jeden z tematów, który na początku chciałem zaprezentować, ale uważam, że on by był zbyt, jak na temat UFO, troszeczkę w innym kierunku. Ja przygotuję materiał na ten temat, bo jestem właściwie w trakcie przygotowania takiej prelekcji. Może uda się w jakimś najbliższym czasie to zaprezentować, tą koncepcję. To właśnie ta koncepcja, o której tu mówiłeś, właśnie o tej duchowości kosmicznej, która moim zdaniem jest najważniejsza w tym wszystkim. Gdyż, jak to się mówi, duch musi kontrolować materię, a nie odwrotnie. My jesteśmy właśnie w tej fazie, ta polaryzacja jest absolutnie w złym kierunku. Ponieważ zaczyna nas kontrolować technika. My bez tej techniki stajemy się bezbronni, stajemy się ludźmi, my się otaczamy protezami różnymi elektronicznymi, bez których nie będziemy mogli sobie poradzić. Człowiek jako istota ma taką potęgę, o czym wiemy z nauk duchowych, że w zasadzie gdyby uruchomić te wszystkie kody i dostępy do umysłu, prawda, to moglibyśmy przekształcać materię właściwie. Oczywiście, to właśnie, to słowo ciałem się stało, więc to są moim zdaniem, to jest największe wyzwanie nasze, przetrwać epokę czy też erę technologii.
bo my w naszym euforii naszej, tej, w tej chwili wszystko sztuczna inteligencja, ja mam poważne obawy co do jakości naszej cywilizacji w przyszłości. Powiem jeszcze może tak, że osobiście uważam, że nie ma sztucznej inteligencji. To jest takie moje doświadczenie też z produktami, z którymi mam do czynienia w życiu codziennym. My również produkujemy, powiedzmy, maszyny, które... No, byśmy mogli tak nazwać, że działają na zasadzie sztucznej inteligencji, ale tu trzeba powiedzieć jedną pewną rzecz, że w tej chwili nie ma sztucznej inteligencji i jest zupełnie coś innego. Inteligencja tak naprawdę nigdy nie jest sztuczna. Inteligencja jest zawsze prawdziwa. Jeżeli inteligencję, właśnie to jest ten cały dylemat. Ona może być, inteligencja może być w sztucznym środowisku. Ale jej prawa są takie same. Czyli możemy... Natomiast sama inteligencja, jeżeli ona się wzbudzi, obudzi, kiedy środowisko doprowadzi do jej ekspozycji, do jej powstania, do jej możliwości, aby zaczęła działać, to ona będzie prawdziwa. To jest tak jak w organizmach. Organizm, każda komórka, nie można powiedzieć, że ona ma inteligencję, ale jeżeli ona złoży się do konglomeratu, który ma odpowiednią złożoność, tak jak my, w niej wytworzy się inteligencja automatycznie, intelekt. De facto coś, algorytmy myślenia, które mają charakter uniwersalny i czy dokonujesz ludzki w mózgu, dokładnie, czy w maszynie, i tak naprawdę sugerujesz, że to nieważne, to jest zupełnie cenna wiesz, myśl, bardzo świeża, muszę ci powiedzieć, na tym rynku informacyjnym. Nie spotkałem się jeszcze z takim postawieniem sprawy. Wydaje mi się, że to jest niezwykle ważne, co teraz zrobiłeś. Do tego dodajmy, że widzisz, ja tutaj tę sprawę z duchowością na chwileczkę no dobra, jeszcze o sztucznej inteligencji, bo się rozmawiałem z człowiekiem niezwykle ciekawym, mającym absolutnie głęboką analizę tej cywilizacji i bardzo daleko idące kompetencje dotyczące jakby wychodzenia z tego łącznie z matematyką i z pewnymi rzeczami, ale nie o tym tylko mówimy. Jednak, że ta sztuczna inteligencja przykładowo na dzień dzisiejszy, to co się dzieje, są przerażeni niektórzy jej twórcy, że opracowano, to są segmenty, bo to my to, co mamy GPT, to on po prostu to jest taka trochę zabawa dla dzieci. To nie jest żadna sztuczna inteligencja, absolutnie nie. To jest większe, do czego zmierzam. Mówimy dzisiaj, pytam dzisiaj przez telefon, czy wiesz, że już się zdarzyło, musieli zamknąć, że opracowała sztuczna inteligencja, ta zaawansowana, której nie widzisz, własny język i porozumiewa się między sobą, ludzie w ogóle nie wiedzą, o czym oni rozmawiają. To w tym sensie intelektu, więc on tak może działać, on tu może stworzyć cuda, natomiast tam nie ma czego, ale wiesz, inteligencja, na szczęście ludzie, mając inteligencję oczywiście, ale ona jest w jakimś sensie tworem uniwersalnym, dość sztucznym, mają jeszcze świadomość, mają uczucia i emocje. To, co stwórca nas wyposażył w coś, co nie ma właściwie wiele wspólnego z inteligencją. Nie ma algorytmów. Jest po prostu faktem istnienia czegoś i szczególnie tego aspektu, jakim jest miłość i uczucia, to jest coś, co po prostu jakby na szczęście mamy jako istoty żywe, prawdziwe. I to jest nasza szansa w konfrontacji ewentualnej z tym światem inteligentnych maszyn, bo to staje się rzeczywiście jedyna. Wiesz, ja powiem ci, że zauważ, że nasz świat jest opleciony siecią informacyjną, której komponenty są różne serwery na całym świecie rozrzucone i wszelkie komputery, również ten nasz, przez którym rozmawiamy, jest zintegrowany w tą siecią. Ich jest setki milionów na całym świecie i to jeszcze nie wystarcza, albo może jest to granica ta magiczna, w której się taka inteligencja może obudzić, ponieważ system będzie miał złożoność odpowiadającą, powiedzmy, ludzkiemu mózgu ewentualnie. My sobie przynajmniej tak to wyobrażamy, bo jeszcze nie wiemy naprawdę, ale to jest to, przed czym przestrzegają też niektórzy programiści i twórcy tego, że to nie będzie tak, że my zaprogramujemy, napiszemy program i to będzie sztuczna inteligencja, tylko ona się objawi. Ona na skutek złożoności systemu urodzi się, tak jak o tym wspomniałeś, że zaczęła się porozumieć między sobą, ponieważ ktoś takie zadanie jej dał, żeby opracowała język i to jest błyskawicznie. Są programy, które tłumaczą na różne języki, w różnych dialektach,
projektami w ciągu ułamków sekund, ponieważ są zdolne do przeprowadzenia miliardów operacji w ciągu sekundy, czego nasz tutaj intelekt nie jest w stanie w naszych tu węglowych, powiedzmy, biologicznych zwojach sforsować. Natomiast tam tak, i tu jest potencjał, a tym bardziej, że zauważ, że z drugiej strony potencjalnie idziemy w mikrokosmos, zmniejszając tą elektronikę do granic praktycznie takich, którym się nazwę nie śniło filozofom wcześniej. I to niebezpieczeństwo rośnie coraz z każdym dniem, naprawdę. No, to... Ale popatrz, jest jedna rzecz, bo to naprawdę fascynująca jest ta rozmowa. I zobacz, jest jedna rzecz, tutaj wrzucam z kolei inny kamyczek do tego ogródka. Otóż od kiedy się interesuję całym tym obszarem IT i wszelkich informacji, bo staram się czytać i dowiadywać się o channelingach, o przekazach, co by nie było, od ludzi, którzy mieli z nimi kontakty, nieważne źródła, ważne, że przeczesuję to i wszelkie możliwe źródła i nigdy nie spotkałem informacji, czyli tej z tak zwanej kosmosu, zakładając, że jakiś procent tych informacji mógłby być rzeczywiście od pozaziemskich istot, nigdy nie spotkałem, nawet w tych filmach, które oglądamy, typu Gwiezdne Wojny, czy nawet Star Trek, która, jak wiesz, jest projekcją pewnych rzeczywistości pozaziemskich, adekwatnych trochę do naszego pola zrozumienia, bo to jest na tym poziomie, żeby nas trochę przyuczyć i przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Nie mamy tam nigdzie aż takiego jakby, jak to się mówi, punktu, takiego niebezpieczeństwa zarysowanego, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Jak widzimy w Gwiezdnych Wojnach te roboty, które są też fantastyczne, bo myślą, mówią i tak dalej, one są usłużne, one świetnie współpracują, nie są żadnym praktycznie zagrożeniem, przynajmniej dla ich właścicieli, tak? Więc to jest dla mnie ciekawe, że w tej całej literaturze UFO, dobra, umownie, kiedy w ogóle jeszcze sztucznej inteligencji nie było, wiesz, o co mi chodzi, u nas nie było, nie było mowy o tym, nikt nas nie ostrzegał wcześniej, a to miliony przypadków masz. Teraz, kiedy nawet jest, tu gdzieś ludzie, ale też jakby nie słyszę, żeby ktoś halo z tego robił, co nie znaczy, że tu nie ma niebezpieczeństwa. Ale mi się wydaje, że dlatego, ponieważ tamci zdają sobie sprawę, czym ta inteligencja jest, ponieważ ona nie jest sztuczna. To jest właśnie podstawa. Sztucznie nie będzie. Ona będzie, ale powiem ci, że to, co tu teraz zauważyłeś, to jest rzeczywiście taki ewenement, ale ja powiem ci, że jest jeszcze jeden ewenement z tym związany. Bo rzeczywiście nikt nie ostrzegał przed tym, oprócz w filmie Terminator, tam ostrzegano, tak, prawda? Ale rzeczywiście nikt z tych przekazów, nikt z tych obcych, nikt z tych kontaktowców nie przestrzegał przed tym. To wypłynęło w środowiskach alternatywnych od nas. Tak naprawdę nagle środowiska alternatywne zaczęły mówić o sztucznej inteligencji, że jesteśmy produktem wręcz sztucznej inteligencji, różne takie rzeczy są. To zauważ, że też w żadnym przekazie, w żadnych proroctwach wcześniejszych nie było czegoś takiego jak internet. Też nie było czegoś takiego. Nikt nie bał się internetu, a zauważ, że, znaczy nikt nie przewidział, że ja i ty możemy sobie praktycznie rozmawiać bez problemu, że nam ktoś zatka w tej chwili usta. Oczywiście mogą zatkać, ale zobacz, nie dzieje się to. To było jeszcze 50 lat temu nie do pomyślenia. Wyobraź sobie, że kiedy świat był podzielony na bloki, nagle ja mógłbym sobie rozmawiać z kimś z USA tak na wizji i opowiadać bez cenzury. To się nagle wytworzyło, to się tak szybko wytworzyło, to ten rozwój poszedł szybciej niż wszelkie proroctwa. To jest bardzo ciekawe z kolei, co zauważyłeś. Nie. Pozwól tylko teraz jedna, bo to też od razu mnie zapala się taka lampka. Bo pytanie oczywiście urzędowe, dlaczego? I tu bym widział taką na przykład opcję odpowiedzi, że tą historią naszą zarządzały, moderowały pewne pozaziemskie grupy, które kompletnie jakby nie korzystały, nie miały w ogóle w swojej agendzie tego typu technologii, żeby kiedykolwiek ludzie się z tym zetknęli. I wtargnęła w naszą rzeczywistość jakaś kompletnie inna po prostu cywilizacja czy cywilizacje z tego typu technologią,
po prostu wrąbamy nas w ekspresowym tempie, nam to, jak powiem, dały, myśmy to kupili, że tak powiem, z prędkością światła, bo dzieje, co się dzieje. I teraz po prostu jest taki potężny dysonans poznawczy. To, co zauważyłeś, kurka woda, no w Wrocławiu tego nie ma. Znaczy jest znamie bestii, ale to znamie bestii, no to nie ma. Jest znamie bestii. Jest, że będziesz miał, wiesz, jest czoło, znamie bestii. Tak? No, wiesz, więc ta bezprzewodowość gdzieś tam jest. No może w tamtych czasach trudno było ludziom przekazać, wiesz, na czym miał polegać internet i na przykład mind control, tak? I płacenie i chipy, które są na znamie bestii, czyli chip, no bo to są, trochę jest. Są de facto się to stało. Wiesz, zobacz, czy nie jest to taka wieża Babel, widzisz, którą, czy nie jest to różnie można sobie, różne scenaria sobie można tutaj generować. Dla mnie takim ulubionym scenariuszem to jest to, co właśnie w Starym Testamencie, kiedy ludzkość budowała tą wieżę Babel i bogowie, jak to zobaczyli, przerazili się. I ja czasami zastanawiam się, czy ten sieć to nie jest nasz produkt, to jest made in ziemia, tak można powiedzieć, to jest nasza. Oni mają teleportację, mają prędkość ponadświetlną, a my mamy internet na przykład. Wiesz, to są takie, każda kultura z czegoś słynie. Musimy tutaj, wiesz, bo to jest każda, aczkolwiek powiedziałbym, kiedy, a pamiętasz, myśmy sobie kiedyś fajnie o tym dyskutowali, o zbiorowej świadomości, kiedy mówiliśmy o kulturach typu wiemy dużo o powiedzmy szarakach i wiesz, jak często się powtarza ta informacja o rasach szarych, bo tam też jest wiele, że oni mają zbiorowy umysł, tak? Na Ziemi mamy pewne owadzie, powiedzmy, zdarzenia, wiemy o czym się mówi. Tak, tak. Konglomeraty, które dokładnie bardzo podobnie działają. Nieraz jak czytałem literaturę duchową, to przykładowo jak czytałem w dawne czasy Podróże poza ciałem Roberta Mondro, to tam naprawdę już wysokie były progi, jeśli chodzi o podróże świadomości, że tworzyły się grupy już bezcielesne, które jakby tworzyły tą kolektywną świadomość i były takimi rezydentami, jakby każdy był właściwie częścią całości, nie był takim całkiem wyodrębnionym. To, co ty przeżywałeś, przeżywała wprost grupa, tak? Czy ten kolektyw. Więc to zjawisko istnieje, czy we wszechświecie, czy w innych wymiarach, tylko oczywiście my mamy je bardzo materialnie tutaj. To nie ludzki organizm, ludzki umysł jest jakby pracuje, tylko znowuż maszyny, technologia zewnętrzna, nie nasze moce, tak? Parapsychiczne, ludzkie, tylko znowuż maszyny, zewnętrzna technologia. Ale zastanawiam się sama. Wyobraź sobie, że czy właśnie owi bogowie, patrząc na tą wieżę Babel, podjęli może taką decyzję, abyśmy stali się zależni od techniki, bo wtedy nie będziemy groźni dla nich. Oni, ich technika będzie ich kontrolować, oni będą z tą techniką się borykać, a co będzie, jak im się świadomość otworzy? Co to będzie? Zobacz, ja jestem, dlatego ja uważam, że my nie idziemy w parze z naszym rozwojem technologicznym. My, kiedyś ja czytałem taką pracę na ten temat, i tam ktoś czy duchową, tak, my po prostu tkwimy tutaj, rozwijamy technologię, tkwimy duchowo w jakimś zastoju i teraz tak naprawdę to my nie pojmujemy wielu procesów, którą tą techniką zarządzają i tak naprawdę jesteśmy, gdybyśmy mieli adekwatnie w tej chwili powiedzieć, na jakim poziomie technologicznym nasz umysł jeszcze by nadążał, aby tą duchowość rozwijali, to maksymalnie byśmy byli w epoce pary. Gdzie pociągając za wajchę, widzisz, co się dzieje. Tu o jakiś rodzaj kompatybilności między sferą ducha etyki, a sferą technologii. Bo tutaj się asymetria zrobiła. To byśmy, to byśmy, ona tak, ale, nie wyprzedzała. Ona teraz słuchaj, bo ty tak pociągnąłeś ten wątek z wieżą Babel i może tak jeszcze, powiedziałbym tak ostro już tą kropką nad i, no to jeżeli wtedy tak zwany Bóg, czyli ta grupa pozaziemska, która najbardziej tu miała wpływ na wszystko, po prostu podziękowała nam za to, mieszając ludziom języki, w tym sensie zburzyła ten cały projekt ludzi, to znaczy po prostu, że uniemożliwiła. A teraz tak, zobacz, czy nie jest tak, że my mamy tak, kolejny od potopu oczywiście, jest kolejny etap rozwoju ludzkości, znowuż dochodzimy do pewnego poziomu i znowuż gdzieś tam w tej tak zwanej Radzie Galaktycznej mają swoje jakieś dość... widełki, tak? Widełki. I mówią, tak, no zaraz, no, tutaj się wyrwali, to za daleko. To będzie... Trzeba znowu... Trzeba i kolejne pomieszanie języków, czyli tak, wybuchy na Słońcu, jakaś katastrofa. Przecież wiesz, jak nie trzeba dużo, żeby w zasadzie unieważnić całą tą technologię poprzez jakieś implozję elektromagnetyczną i w ogóle wracamy, wiesz, do epoki pary.
I tu jest następny punkt. Te przepowiednie starożytne i te chrześcijańskie o końcu świata, one są jakby pewnym ich prognozą, że słuchajcie, oni znowu do tego punktu dojdą i będziemy znowu musieli resetować. Dlatego jest cały czas mowa o końcu świata jest mowa cały czas. Dokładnie. Zobacz, ciekawostką w tym jest taki wariant, że właśnie ta technika, zauważ, która by mogła nas likwidować samorzutnie, ponieważ my nie opanujemy, że byłby to bezpiecznik, który nam wmontowali. Będą rozwijać technikę, a ta technika będzie ich ciągle rezetować na przykład. Chociaż z drugiej strony, patrząc właśnie na źródła historyczne, to zauważ w esejach Platona, kiedy on pisał, że najbardziej niebezpieczne zagrożenie dla ludzkości, dla cywilizacji są siły natury, gdyż wszelkie wojny, tam dokładnie napisał, żadne wojny, zarazy, jakieś, no częściej to już natura, ale wojny i tego typu rewolucje nie wyniszczyły ludzkiego gatunku. Dzisiejsi strategzy twierdzą, że wyzwolenie potencjałów nuklearnych w III wojnie światowej doprowadziło do o wiele mniejszych strat, niż się niektórym wydaje, tak naprawdę. Że nie byłoby to zagłada ludzkości, to była deformacja systemu, to byłoby uderzenie w jego newralgiczne punkty, ale my byśmy przetrwali. To nie byłoby, że nas by trochę ubyło. Nawet ja już tam liczby widziałem, to byłem aż zdziwiony, że my byśmy, większość by z nas przetrwała, ale właśnie. I dlatego w naszej kolektywnej świadomości zostały zapamiętane takie wydarzenia jak na przykład potop. Zobacz, że on gdzieś tam jest pisemnie tworzony, ale tak naprawdę było to wydarzenie jeszcze sprzed, gdzie były z pokolenia na pokolenie w tej świadomości zbiorowej przekazywane. To było tak wydarzenie, tak straszliwe, że nie do opisania. To była katastrofa naturalna. Uderzenie meteorytów w Zatokę Meksykańską zlikwidowało dinozaury kompletnie i o mało nie zlikwidowało całego życia na Ziemi. Nie żadne bomby nuklearne, choroby. Aczkolwiek z drugiej strony to dobrze, jeśli chodzi o historię Ziemi, bo jednak wojny na przykład między Atlantydą a Lemurią, powtarza się ten motyw bardzo wielu przekazań, jestem skłonny absolutnie przyjąć to do wiadomości. Wojny. Ale kiedy czytamy na przykład też opowieści, one są niesprawdzalne. Mamy tutaj ten pas, wiesz, asteroid, jest to po, jak się mówi, pozostałość po uderzeniu w Tiamat. I to było uderzenie jakby zbrojne, tak? Zniszczenie planety na zasadzie takiej, jak mamy Gwiazdę Śmierci w Gwiezdnych Wojnach, która niszczy całą planetę, tak? Więc oczywiście, że wojny mogą, powiedzmy, niszczyć na wielką skalę, no ale też trzeba też rozumieć realia. Ja też uważam, że przyroda może tutaj więcej na Ziemi, jak się zdenerwuje, zrobić niż wojna, co nie znaczy, że popieramy wojnę, nie? Sobie popatrz, no. To wiesz, będzie wojna taka, powiedzmy, o takim charakterze światowym, gdzie potencjał nuklearny zostałby wyzwolony, to byłaby też oczywiście katastrofa, ale to była katastrofa naszej generacji by to była. To nie byłaby katastrofa globalna, taki global killer, dla nas byłaby to katastrofa absolutna, z pewnością. Także to nie byłoby na pewno nic wesołego. Ale znowuż, widzisz, wracamy do takiego pytania, kto za tym stoi, kto ciągnie za nitki. Czy to może ta sztuczna inteligencja, może ktoś inny, a może właśnie te widełki, które tu zauważyłeś, że może będzie trzeba znowu... Troszkę przetrzebić stado, bo za dużo się widków na to żywo. Ta niesforna planeta, oni znowu tam coś wymyślają. No, oni biegną, oni zamiast się uspokoić, wiesz, usiąść, to oni biegną tym statem i my musimy ich tutaj co jakiś czas, bo oni się sami pozabijają. Wiesz, to jest czasami, jak w tych kategoriach myśleć, zobacz, Genghis Khan, jeden z największych imperatorów, może nie tyle, ale zdobywców, tak, aż doszedł do Europy. Potem uciekł z tej Europy, kiedy się przeczyta te kronikarze, którzy zapisywali jego myśli, jego słowa, co on na to, dlaczego on tu nagle ucieka z powrotem i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, bo on jak spalił miasta w Europie i uciekł z powrotem, wycofał się z powrotem tam na te stepy. I tam się ktoś go zapytał, no ale to po co to było w końcu? Nie, nic to nie dało. A on mówi tak: dla nas nie, ale ja uwolniłem tych ludzi z ich klatek. Zamknięci byli w swoich małych klatkach, w swoich miastach i nie widzieli, nie dostrzegali piękna
piękna świata. A tak wyszli, musieli wyjść, musieli pójść dalej, ponieważ nie było ich domostw. To jest ciekawe zdanie właśnie o tym, że my też ograniczamy się w pewnym sensie, przywiązując się do materializmu bardzo mocno, który nas do czegokolwiek i to jest też jak zależność takiej od tej technologii. To jest odwieczny problem jak tego yin i yang, tego, jak się mówi często i pyta się o rolę tak zwanej. Balansu. Balans jest, balans jest wytroceniem z równowagi. Żeby po prostu nie było zastygnięcia, to potrzebny jest jakiś czynnik, który burzy porządek. To też niesamowite, jak Rzym tak naprawdę upadł w wyniku wielu procesów, ale te w konsekwencji podbity przez plemiona, ludy, które były na poziomie kultury tak zwanej nieco niższej niż... Które sam podbijał, które przerósł, widzisz, nie mógł dźwignąć tego, imperium nie potrafiło dźwignąć. I my jesteśmy w podobnych czasach, wiesz, i my rzeczywiście żyjemy w takich burzliwych czasach. Jak to się skończy, trudno będzie przewidzieć, natomiast zauważyłeś, że mimo wojen, mimo konfliktów tak naprawdę, które tak naprawdę jak sobie zobaczymy, to nie jest jakaś średnia konfliktów, wcale nie jest jakaś zabójczo większa od tych, co były w latach 70. To jest możliwość rażenia i to, że konflikt dotarł do naszych granic, bardziej na niego uważamy, bo gdzieś tam w Chinach na granicy z Indiami czy gdzieś tam niewiele mówią o tym konflikcie, co tu się dzieje, tam za bardzo ich to nie interesuje. Natomiast zauważyć, że mimo wszystko na łamach prasy, mediów, wraca problem UFO, wracając z powrotem do naszego tematu. I mimo wszystko, mimo teoretycznie powinniśmy właściwie być przestraszeni, zdeprymowani. A my to cały ciągle czas spychamy na bok. A jednak uważamy, że wielu, nie tylko my, że ta sprawa jest też ważna. Bo tak jak wspomniałeś, to objawienie czy ujawnienie zmieniłoby wszystko. To byłby szok, który fale, które by to wzburzyło. No niektórzy twierdzą, że zakończyłoby konflikty, różne rzeczy, czy zakończyłoby, czy nie. Na pewno wprowadziłoby nas w zupełnie inny świat. I na ten moment mam poważną obawę, czy na lepsze. I tutaj chciałem też dopowiedzieć taki ważny element, też go znasz, tym, że ja bardzo blisko się do niego zbliżyłem, ponieważ kiedy rozmawiamy o duchowości, i różnych technologiach, cywilizacjach i tym bardzo bogatym kosmosie od wibracyjnie wysokich światów po bardzo twardą rzeczywistość 3D z technologią wojenną i tak dalej, to ja uważam, że tutaj na Ziemi w ostatnich kilkudziesięciu latach podjęto taką jedną niesamowitą próbę sprawdzenia, na ile ludzie tutaj współcześnie na Ziemi są w stanie zrozumieć i jakby przyjąć do wiadomości, że te dwa światy, świat duchowy i świat po prostu technologii, one nie są sobie w sprzeczności. Chodzi mi tu o sprawę George'a Bonjovaniego, wiesz, którego trzy razy w życiu widziałem, teraz trzy lata temu, tuż przed otworzeniem się covidozy, zdążyłem jeszcze go odwiedzić tam i umocnić się w przekonaniu, że wszystko to, co mówi, robi, jest prawdziwe i stygmaty są prawdziwe, jego przyjaciół tam, rodzinę poznają i tak dalej. Ale do czego zmierzam, wiesz, to jest taki eksperyment, wiesz, to była próba i ja po raz, wiesz, ja, no ponieważ go w 99 go zapraszaliśmy go, potem byliśmy w 2000 u niego, do czego zmierzam, to była taka próba pokazania, zobaczcie ludzie, tutaj macie filozofię chrześcijańską, myśmy ją wam dali z bardzo wysokich gdzieś tam światów duchowych, tutaj ta postać Jezusa, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, ona uosabia to wszystko i ten stygmatyk, rozumiesz, Giorgio, który to, wiesz, a jednocześnie Giorgio zajmuje się UFO, tu jest kosmos, tutaj UFO, on tego Jezusa opisuje w jakichś strukturach plazmowych generalnie, to Matka Boska, rozumiesz, pokazują nam, słuchajcie, jest misja Jezusa, jest filozofia bezinteresownej miłości, jest filozofia przebaczania, jest jakaś inna zupełnie filozofia we wszechświecie, niezwykle ważna i są ufologiczne pojazdy, są statki kosmiczne, jest technologia i są istoty, które sprzyjają, bo takie przesłanie, sprzyjają misji Jezusa, albo też są jej przeciwne, mówię o kulturach pozaziemskich. No przesłanie, które w mojej ocenie powinno ludziom w Polsce na przykład, ale generalnie w świecie zachodu, który chyba ciągle jeszcze jest chrześcijański, bo mówisz, że 30 lat temu był dużo bardziej chrześcijański niż dzisiaj, że to po prostu jest kapitalny Jungtim, wiesz, żeby zrozumieć, że tutaj nie ma, że wreszcie mamy tego Graala, wiesz, rozumiesz, że to jedno z nich w parze.
Ale jak się patrzy na owoce tego, jak niewiele osób przyjęło do wiadomości, przetrawiło to, uznało, łącznie z tym słynnym zdaniem Bon Jovaniego, że Jezus jako hasło pełni podobną misję na innych planetach, wiesz, że to jest jakaś filozofia duchowa, która jest po prostu, nie wiem, no, jak to się mówi, implementowana, gdzie się da we wszechświecie, gdzie ktoś oceni, że warto, że trzeba w tym wchodzić. Ale to nie jest filozofia ani religia, która boi się wiedzy o istotach pozaziemskich, widzi realia, rozumiesz? Jest twardo w realiach i twardo w duchowości. Wiesz, i tutaj jeszcze skończę, tylko wiesz, no, recepcja, czy no, recepcja historii Georgia, który nadal jest, staramy się, że nie ukrywam, że czynię starania, by przyjechał na Harmonię Kosmosu, zobaczymy, czy się uda. Wiesz, po prostu, no jakoś słabo to poszło, wiesz? Słabo to chwyciło. I co byś zrobił w przypadku takich ludzi na wysokich poziomach duchowości, którzy powiedzmy w takich misjach typu Jezus, bo to jest dla mnie hasło tylko, to jest projekt po prostu, projekt edukacyjny, projekt społeczny, projekt etyczny i tak dalej, filozoficzny, to co byś, kurka wodna, zrobił tutaj na Ziemi więcej, tak? No co byś nie zrobił, to cię... Właśnie, widzisz, to jest ten cały problem, wiesz, lądujesz i masz do czynienia z jakimś potencjałem i on jest jeszcze bardzo mierny tak naprawdę i to widać po tych tekstach jego, gdzie cały czas mówi porównaniami, aby w ogóle to było zrozumiały ten przekaz, ponieważ dla tych ludzi wiele rzeczy było niezrozumiałe. Ja uważam, że problem jest to, co się stało później. Jego projekt, może się sprzeczać teraz, czy się powiódł, czy nie, natomiast ja uważam, że zauważ, że pomylono, czy też zamieniono osobę z przekazem. Przekaz poszedł w zapomnienie, a z osoby zrobiono wyświęconą osobę, zrobiono kult. Natomiast przekaz gdzieś tam odleciał. I tu jest właśnie ta elementarna, ta cząstka elementarna, której my potrzebujemy. My potrzebujemy skoku świadomości tak naprawdę. To zmieni wszystko, bo my cały czas nie postrzegamy się jako całość. Bo ktoś kiedyś miał powiedzieć, że atak na jakąkolwiek istotę, na jakiekolwiek życie, to jest atak na samego siebie, ponieważ my wszyscy jesteśmy połączeni. Niszcząc jakąś komórkę życia, cokolwiek, to atakujesz siebie, własne pole życiowe umniejszasz i likwidujesz, nie zdając sobie z tego sprawy w ogóle, co ty robisz. To mogą być konsekwencje, które dopiero później będą widoczne. To często ludzie, którzy szli na wojnę, zobacz jak wyglądała armia, która szła na wojnę i machała rękami i flagami, a jak wracali z tej wojny. Jak oni wyglądali, zawsze przegrani. Natomiast tu jest jeden jeszcze taki fascynujący element. Pamiętam, ja często w swoich wypowiedziach do tego wracam, wiesz, to było kilka lat temu, jak dotarła do mnie w dwóch książkach, ja to powtarzam, Shayana Dean, bo mi przyszły książki, zamówiłem, i tego Matucha, przekazu Ojca Pio. I w dwóch tych książkach, dosłownie w słowie wstępnym, tam gdzieś po prostu tak odpalona jest taka jakby zasada, że taka myśl, że tak naprawdę tą nasz wszechświat został zbudowany przez upadłe anioły. Taka metafora. Ja upadły anioły kojarzę raczej z historią ziemską i tutaj jakieś porachunki, jakieś gry, ale nie z całym wszechświatem. I powiem ci szczerze, że to był dla mnie taki duży szok, powiedzmy taka teza, która mówi cały ten wszechświat, wiesz, no przecież on jest piękny, patrzysz na to, ale już od pewnego czasu, ja to też często powtarzam sobie, chodziło mi do głowy, bo ty mówisz o tym, że my te komórki, że tu niszczymy, zjadamy, ja do tego piję, wiesz, no ale popatrz, przecież mamy tak skonstruowane życie na tej planecie, żeby żyć musisz zabijać inne istoty żyjące. Nie ma opcji. Oczywiście, no może być, że ktoś nie jesz, to nie no ma dobrze, opcji. Ale i pewnie zwierzęta mogą jeść tylko, tak, zwierzęta, ale... wiesz. I to jest zaprojektowane, to przecież to się nie zdarzy, przecież to jest inteligentna ewolucja, przecież tak. My wiemy... Tak, mi się wydaje, że wiesz, to mi się wydaje, że na to trzeba spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Bo zauważ, że zwierzęta czy natura, która likwiduje inne, to ona nie zabija gatunku. Ona nie likwiduje ona etnicznych grup, tak jak my dzisiaj to robimy, czy coś. Ona tylko zje tą tyle, cząstkę, ile potrzebuje, nie robi zapasów. Potrzeba do życia, ile potrzeba, nic nie więcej. Zobacz, jak zobaczysz sobie historię ludów naturalnych, na przykład Indian Ameryki Północnej, weźmy sobie Indian dla przykładu i zobacz, jakie oni prowadzili wojny plemienne między sobą. To analiza tych potyczek wykazała, że bardzo rzadko dochodziło do zabicia wroga.
że potyczki, które tam wypychano z jakiegoś terytorium i tak dalej, ale uważano na to, żeby za dużo tam nie narobić, że już śmierć jakiegoś wroga to już było, jakąś orle pióro się jakieś dostało za to, ale już był ten wojownik, powiedzmy, nagradzany, kiedy dotknął wroga, przegonił wroga, wygonił go, to już był bohaterem, a zabicie to już... I dlaczego tego nie robiono? Więc oni wiedzieli, że nie można tam przetrzebić drugich, ponieważ my stamtąd bierzemy ich córki. Po co biorą córki? Żeby nie, zachować genetyczną czystość. Ale ja od razu przypomnę Majów i Azteków, niedaleko niżej, bo parę set... Niedaleko niżej, i tak mamy jest. Dokładnie odwrotnie. Zabijanie jeńców, absolutne, rytualne, tak. Wejście w kontakty z jakimiś istotami demonicznymi ze światów astralnych. I zauważ, że... Konsumpcja totalna po prostu śmierci, strachu i tak dalej, i życie z energii strachu. I tu masz ten kolejny... Zgadza się, ale zauważ, że oni, że te podboje im nic nie dały, a doprowadziły do unicestwienia tych cywilizacji. Natomiast Amerykanie z południowej przetrwali, oni oczywiście zostali zasymilowani przez dzisiejszą strukturę, ale tak naprawdę przetrwali. Nie tak jak tamci, tak naprawdę kiedy Hiszpanie wjechali do Ameryki Południowej i zaczęli tych Azteków, Majów, powiedzmy, zdobywać, konsumować, tak trzeba było to powiedzieć, tą cywilizację, to ona była już w stanie zdegenerowanym. Ona już przeszła, ona chyliła się ku upadkowi. To był jej zmierzch i właśnie być może właśnie dlatego, ponieważ zaburzyli równowagę działania i to doprowadziło do zniszczenia. My jesteśmy w tym samym kierunku, idziemy powoli. Staramy się ponad miarę żyć. Rzym, zobacz, żył ponad miarę i upadł. Ja zawsze twierdzę, że to jest zawsze, dla mnie jest to impuls wymiany energii, spojrzenia na jakie są różne punkty. Gdybym miał zostać w narracji krytycznej wobec tego modelu, powiedzmy, wymiany energii, jaka jest na Ziemi, tak? I z tym właśnie jedzeniem jednak jeden drugiego i tak dalej, no to mamy pewne przykłady, wiesz, że na przykład, no jeżeli już można jeść to niższego gatunku, pewne formy życia, czy na przykład rośliny, tak? Albo na przykład żywimy się praną, bo to w przypadku ludzi też niektórym się to już udaje. Jest możliwość stworzenia takiego modelu konsumpcji, że tak powiem, czy wymiany energii, bo może to jest bardziej uniwersalne, wymiany energii, gdzie jednak nie generujesz tego strachu i tego lęku. Co więcej, powiem ci, jak oglądam ten filmik i też tak łapię siebie teraz, i widzę, jak na YouTube, no, czy tam, wiesz, są te filmiki, już na szczęście ci safari dzisiaj to już rzadko jest, że polują i zabijają zwierzęta, tylko są z tymi aparatami i filmują. I powiem ci szczerze, że no wprawdzie na szczęście zawsze się opieram, patrzę na te zwierzęta, które giną, które się bronią, bo są słabsze i jeszcze jakiś odruch mam, ale sam fakt, że co jakiś czas patrzę, nie mogę się jakby, nie wiem, nadziwić, jest to dla mnie niesamowite, że tak w tej dzikiej przyrodzie trwa taka walka po prostu o przetrwanie, wiesz? I to jest emocja. Teraz, kiedy ja mówię o tej swojej emocji, że jednak potrafię trochę pooglądać, na szczęście kibicuję słabszym, bo bym już był zły na siebie bardzo, gdybym tym drugim kibicował, ale wiesz, ale ja na to patrzę, ja specjalnie o sobie, bo ja nie chcę, żeby tutaj udawać, wiadomo, wiesz, bo to znaczy, że są całe populacje, może nawet tych istot, których pozaziemskich, wracam do sprawy pozaziemskiej, czyli innowymiarowej, kiedy po prostu ich rajcuje to, jak my tu się zabijamy, wiesz, jak się okaleczamy. Oglądają to jak w telewizorze, my oglądamy walki zwierząt. Zobacz, jak byliśmy zachwyceni oglądać gry w Koloseum, nasza cywilizacja. Oglądała, byliśmy, brawo, to było coś niesamowitego, jak na mecz piłki nożnej. Wszyscy, to zostało zamienione później właśnie w takie sportową rywalizację. I wiesz, mi się wydaje, że to też był rozwój, że zdano sobie sprawę, że takie uśmiercanie się nie jest dobre. Trzeba krok dalej pójść, rywalizacja sportowa. Ale przeszliśmy przez to. Natura znowuż ma troszeczkę inne prawa, znaczy może te same prawa, ale... Wiesz, ja powiem ci, niedawno oglądałem taki film
I tam widziałem, jak słynna modliszka, która po kopulacji zjadła samca. I teraz to jest taki słynny dylemat. I teraz się zastanawiano powszechna teoria jest taka, że po prostu ona nie odróżnia i on nie zdąży uciec i zostaje skonsumowany. Ale zaczęto to dłużej badać i okazało się, że wcale tak nie jest. Okazało się, że to dzieje się w przypadku, powiedzmy, a to ciekawe było, bo to było w Europie, bo one są w Europie też, kiedy modliszki nie przeżywają zimy, czyli giną wszystkie, pozostawione są tylko jajka. I co jest ciekawe, to się dzieje na jesieni, kiedy nie ma już pokarmu. I potem, kiedy te jajka zostaną zapłodnione, ten samiec jest, on nie ucieka, on jest skonsumowany jako pokarm, aby z tych jajek wyszły nowe. Czyli on jakby oddaje proteiny swoje, aby gatunek przetrwał. To jest bardzo ciekawa koncepcja, bo zupełnie to w innym świetle przedstawia, że jest to, że aby przeżył całość, musi ta część zostać skonsumowana, zużyta na energię dalszą. I wiesz, mi się wydaje, że tu jest ten troszeczkę problem mamy z tym, bo my widzimy tą brutalność naszą, co jest, się zgadza, tylko że właśnie dla mnie takie informacje to pokazują, że można to z innej ale strony też widzieć. Ale też jeszcze inny powód, żeby powiedzieć, że jest pewien postęp, bo tutaj rzeczywiście słusznie, ja też się zgadzam się oczywiście z tym, że mamy też olbrzymie postępy zrobione jako ludzkość, bo mimo wszystko zobacz, ile rzeczy, które kiedyś były codziennością, są prawem międzynarodowym i oficjalnym zwyczajem, łamanym oczywiście na lewo, na prawo, bo wiemy, jak to w życiu jest, to nie jest dobre, ale jednak standardy prawno-polityczno-moralne oficjalnie są na całym świecie. Nawet taki Korea Północna, rozumiesz, ma wybory, jakąś konstytucję i udają, że u nich jest... Można się śmiać, ale, ale udają, tak, ale jest, bo a wcześniej tak. Nie było. A nie, może, a tak, nie może tak być, że on na przykład jest uzurpatorem, który nie ma żadnej maski demokracji, czy też prawnego, może nie pokazać, prawnego. Demokratycznie wybrany. On jest demokratycznie tak, wybrany. Tak. Wiesz, ja powiem ci, że my się często śmiejemy i widzimy wszędzie to zło i nie ma prawa i ludzie tu walczą o różne prawa takie i owakie, ale de facto to, co powiedziałeś, to jest też cząstka, następna cegiełka rozwoju, którego my nie widzimy, bo my patrzymy z perspektywy naszego krótkiego życia, natomiast to jest proces. I kiedy 150 lat temu w Afryce umierali z głodu, to się nikt tym nie przejmował. No i co? Dzisiaj wysyłamy jakieś, są organizacje takie i owakie i wysyłają coś tam, komuś się coś stanie, są zaraz protesty, ludzie się buntują, czy to ma sens, czy nie ma sens, czy dobre, czy złe, ale jest. Czyli są siły, które przynajmniej oficjalnie, wszędzie wobec, wskazują palcem i mówią, tak nie są można pewne robić. Standardy, pewne prawa, nie wolno tak robić. Jakieś nieważne, jak to, tak jak ty powiedziałeś, czy to udawane, się udawane, upominać. I to jest wielki sukces. I teraz dlaczego? Tak rzeczywiście może, bo ja tutaj mogę tylko zachęcić naszych widzów, no jeżeli chcecie tak pogadać, bo będą nocy też Polaków rozmawiać, bo w czasie konferencji to aż tak nie będzie, jak dzisiaj między nami, chociaż tam dwa i będą jedni tak, ale po prostu będzie tak zwany czas wolny. Zobaczymy. I będziemy sobie tam, prawda, chyba do rana siedzieć. Natomiast biorąc pod uwagę ewolucję ludzkości, i te wszystkie pozytywne rzeczy, które się dzieją, łącznie z tym, że doszliśmy do miejsca, ja to mówię o bardzo świadomych ludziach, którzy nie potrzebują rządu, żeby uznać, że są istoty pozaziemskie, nie potrzebują naukowców, żeby to uznać, bo po prostu sami wystarczająco dużo wiedzy zebrali, żeby uznać, że są, nawet dokonać pewnych, wiesz, ocen, że tu mogło być lepiej, tutaj gorzej i pojawia się kompletnie nowa formacja, sam przecież wiesz, że uczestniczymy wspólnie w budowaniu, nie wiem, nazywamy to nową cywilizacją, nową ziemią, nową erą, nową epoką. Krótko mówiąc, jest bardzo potężny ruch na całym świecie budzenia się ludzi i którzy wartości, i to jest dla mnie najważniejsze, obraz świata to jest jedno, a wartości etyczne to jest drugie. I na przykład wrócę na chwilkę do kościoła naszego, żeby pokazać, jakie to są dosyć poważne rzeczy i trudne, bo kiedy weźmiesz przykładowo, nie wiem, środowisko Radia Maryja, które tak jest obśmiewane, to z punktu widzenia pewnego duchowego to są ludzie, to są najczęściej starsi ludzie, którzy mają pewne zwyczaje, oni się potrafią modlić, słuchaj. Oni oczywiście nie rozumieją świata, jak on jest, mają bardzo schematyczne rzeczy, jak go słyszą UFO, to powiedzą, że diabeł albo coś tam, bo im ksiądz powie i wiadomo, że ich obraz na poziomie intelektualnym oni są bardzo słabi, ale na poziomie duchowym ta społeczność,
obserwuję różne patologie. Ona wykazuje dużo bardzo pozytywnych cen. Oni mogą, oni pójdą i będą się modlić o pokój na świecie. Rozumiesz? Bo no, kto się u nas, wiesz, wizualizuje i pracuje mentalnie poza moimi grupami, żeby na świecie był pokój. Przecież to jest ważne, jak pracujemy umysłem, prawda, z sercem. My wiemy, jaka jest silna kreacja umysłu. A to oni, rozumiesz, potrafią to robić. Mało świadomi ludzie, znaczy może nie, mało intelektualnie mający, bo się, a u nas, wiesz, taka wielka wiedza tego, ale już duchowych narzędzi prawie w ogóle stosować się nie umie. Jeszcze jeden aspekt ja bym do tego dodał. Wszyscy, większość tych ludzi nie zanieczyszcza tak świata, jak my różnymi produktami, które my masowo kupujemy, a oni nie, o tym też nie. To są, wiesz, jak to wszystko dołożysz, to niektórzy się śmieją, nie znając, właśnie to jest to, co ja, przez czym ja zawsze przestrzegam, że spojrzenie i ocena jest bardzo złudnym, to jest złudne narzędzie. To ja podziwiam, przypominam zawsze tutaj słowa Carlosa Castanedy w swoich książkach, które mnie naprawdę wstrząsnęły nią, kiedy on zawsze powiedział, że myśliwy i wojownik nie ocenia. On analizuje sytuację, natomiast nie ocenia. I tam był taki przykład podany. Tygrys napada na antylopę, albo nie wiem, no w Indiach, no kozę z zagrody wyciąga. To ten tygrys, jeżeli to robi, to on po prostu idzie do tej zagrody, nie, zwraca uwagę, widzi, że jedna się odłączyła od stada i tą właśnie złapie. Natomiast on nie ocenia, że na... O, ale ona nierozsądna była, oderwała się od słada i teraz co za, to teraz ja obiorę. Nie ma tej oceny, nie ma tej energii, on po prostu widzi de facto co jest i reaguje na rzeczywistość. A my nie potrafimy, my natychmiast oceniamy. Zobacz, prowadzisz kanał tak jak ja, zobacz jak ludzie oceniają to. Oceniają od wypowiedzi, oceniają ludzi, nie znając ich osobiście. Ja powiem ci, że ja się nigdy nie odważyłem ocenić kogoś. Mnie czasami pisano do mnie, a co powiesz o tym, a co powiesz o tamtym. Dopóki ja kogoś nie poznałem osobiście, nigdy nie mogę kogoś ocenić. Ja nie mogę kogoś ocenić, bo coś powiedział albo nagrał jakiś materiał. Nie mogę tego zrobić. Ja mogę tylko zrobić z kimś, z kim ja mogę wymienić myśli, porozmawiać. I często tak jest. Często ludzie, którzy w ogóle... no ja nie brak mi słów czasami, co się dzieje. Natomiast nie zauważyłem właśnie tego, co wspomniałeś, że tamci ludzie potrafią się modlić. My potrafimy przekazać wiedzę darmowo zupełnie. Kto przekazuje latami wiedzę zupełnie za darmo? To, że ktoś ma reklamy, czy nie ma reklam, czy wspomóż kanał, czy nie, mimo to oglądasz za darmo, bo nie musisz tego robić. To jest w ogóle, nie, patrz, przeszkadza komuś dźwięk, przeszkadza ubiór, przeszkadza kapel, przeszkadza, wszystko przeszkadza, przeszkadza przeszłość czy przyszłość, wszystko przeszkadza, ale nikomu nie przeszkadza za darmo oglądać. Nie przeszkadza. Ale wiesz, tutaj właśnie pointując i zapraszając naszych oczywiście widzów, mam nadzieję, do kolejnych spotkań z tobą, no i tutaj do Świdnicy na ten 27 czy 28 kwietnia. Ciągle jeszcze trochę mi się udało dzisiaj zdobyć dodatkowych miejsc ze względu na tam krzesła i tam przesunięcie jakieś. Natomiast powiem ci tak, że no ja widzę, nie wiem jak ty, to już tak na koniec, olbrzymią szansę w zbudowaniu, wiesz, tego potężnego ruchu przebudzenia, zarówno na poziomie duchowym, jak i na poziomie intelektualnym, bo według mnie to powinno być w parze. Obraz świata, który potrafi językiem fizyki kwantowej, nowoczesnych technologii, absolutnie pełnego obrazu świata i rzeczywistości wszechświata, który spoi się z polem serca, który po prostu będzie czymś po prostu jakby jednym, to jest właściwy postęp. I wydaje mi się, że kiedy my to zrobimy na Ziemi, zgodnie z zasadą, tutaj nie chodzi o to, że 50% ludzkości nagle się przebudzi. Tutaj my wiemy, że tu chodzi o często 2-3%, o ten próg najbardziej świadomych ludzi. Ja uważam, że na świecie jest taka szansa. Ja widzę w Polsce, teraz jak za granicą, teraz w Irlandii, byliśmy na Polonijnym Forum Zdrowia, tutaj Asia organizowała z koleżankami i powiem ci szczerze, no poznaję nowych ludzi. Naprawdę ten rezonans, to jest potęga. I jeżeli my uwierzymy w siebie, to też i uważam, że ten czynnik zewnętrzny jest bardzo ważny, bo my nie poradzimy sobie z tą sytuacją na Ziemi, bo ta potęga jest zła bardzo duża, ale poradzimy sobie z tą swoją właśnie nową wiedzą i wibracją serca, bo nas wesprą różnego typu grupy pozaziemskie, bo to robią.
czasami są to grupy niefizyczne, bo oni powiedzą, o popatrzcie, mamy swoich, to są już nasi, mamy prawo do interwencji, bo osiągnęli pewien próg, a to w naszych kanonach uniwersalnych praw oznacza, że można im pomóc. Więcej, trzeba im pomóc, trzeba ich wesprzeć. Więc im bardziej my coś siebie damy, tym więcej możemy pozyskać. Właśnie, widzisz, ja też zawsze, też kiedy konfrontowany jestem właśnie z takimi, na przykład jakimś ruchem protestacyjnym, to ja zawsze staram się powiedzieć, że ja nie protestuję, ja nie atakuję i nie jestem przeciw, ja jestem za, ja wolę być za pokojem niż przeciw wojnie. Dlatego, że sprzeciw jest niezgodny właśnie z tym, co wspomniałem, z tym yin gun yang, niezgodny z przepływem energii. Sprzeciw to jest uderzenie głową w ścianę. Będę miał twardszą, to ją może rozbiję, ale przeważnie jest odwrotnie. Natomiast ja mogę ominąć tą ścianę, albo otworzyć drzwi sobie i przejść przez nie. Nie muszę. Wolę w ten sposób, bo wiesz, historia ewolucji, to jest takie słowo też nielubiane w środowisku alternatywnym, bo kojarzy się z Darwinem i to jest też niezrozumiała osoba, tak naprawdę cała ta problematyka jest niezrozumiała, że ta ewolucja, powiedzmy, ale to jest ewolucja, to jest zmiana, my to jest zupełnie, to trzeba to zupełnie inaczej trochę spojrzeć, my idziemy, rozumiesz, każdy świadomy człowiek będzie wiedział, o co chodzi. My nie możemy stanąć w miejscu. Być za czymś znaczy się rozwijać. I to jest właśnie ewolucja. Ewolucja to jest rozwój do doskonalszej formy. Powiedziesz, deewolucja. Wtedy się jest... Dewolucja, jak to się mówi. Różne rzeczy są, bo można się też cofać w rozwoju. Ja się tego bardzo boję, tego cofnięcia w rozwoju. To właśnie ten swój przykład z Radiem Maryja był bardzo dobry. Właśnie to pokazał, że naśmiewamy się z ludzi, którzy zachowali wartości, które dla nich mają kolosalne znaczenie, fundamentalne znaczenie dla ich życia i dla ich i czasami ten atak na takich ludzi jest dla mnie czymś wręcz obrzydliwym, bo ja zastanawiam się, cóż ten ktoś ci zrobił, człowieku, co on ci zaszkodził, czy on w jakiś... To jest właśnie, wiesz, to są właśnie te problemy. Nie potrafimy akceptować świata innych. My chcemy, żeby świat innych do nas doszedł, żeby obcy się ujawnili jako inny świat, ale zaakceptujemy go. Zaraz powiemy, ten mi się nie podoba, ten zielony to nie podoba mi się, tamci tacy i zacznie się, a ten nie wierzy, a tamci wierzą. I zaraz zauważ, takie fundamentalne pytania zaczynają się stawiać ludzie, którzy do kościoła nigdy nie byli albo nie chodzą i się będą pytać, czy jest Bóg u nich. Jak odpowiedzą, że jest, to co? To ja już lecę do konfesjonału na spowiedź od razu ze strachu, bo mi zieloni powiedzieli. Wiesz, to są po prostu rzeczy, elementy i powiedzmy sytuacje, z którymi byśmy byli skonfrontowani, z którymi sobie nie potrafimy wyobrazić. I dlatego mi się wydaje, że trzeba zamieść najpierw na własnym podwórku. Wszystkie zmiany zaczynamy od siebie. I to jest bardzo istotne. Na szczęście w tym środowisku też to obserwuję. To nie znaczy, że wszystkim nam się udaje od razu wszystko, ale to jest bardzo pozytywny ruch i jednocześnie to otwarcie na kosmos, ja cały czas uważam, że to jest olbrzymia, bo na poziomie fizycznym, rozumiesz, tej trzeciej gęstości, taki twardym, politycznym, ja nie widzę żadnej innej rzeczy poza właśnie kataklizmem, wojną, jakimś uderzeniem w ludzkość, jakimś rodzajem resetu, rozumiesz, likwidacji własności, to są złe rzeczy. I w ten sposób próbuje się ludzi gdzieś poprowadzić. A ja uważam, że ludzi można poprowadzić w inną stronę. Tak dobrowolnie, zauważ, oni nie pójdą, bo jest tak, bez tego szoku poznawczego, po prostu obawiam się, że ludzkość w ogóle nie zrobi żadnego zwrotu. Ani w lewo, ani w prawo. Dlatego szoki poznawcze typu 9-11, czy wywołanie wojny pierwszej, czy drugiej, przez środowiska wiadomo jakie, związane między innymi właśnie z finansami i tak dalej. To były przecież planowe, wielkie operacje, gdzieś tam na wysokich szczeblach, może nawet pozaziemskich planowane, żeby po prostu w historii ludzkości dokonać zmian. Tak, ty powiedziałeś o tym całym Dżingis Khanie, który, no, pomijam, że to był zbrodniarz, ale gdzieś tam filozoficznie mogłoby się okazać, że z punktu widzenia równowagi mocy wypełnił jakąś rolę też dobrą, mimo że wymordował mnóstwo ludzi. Oczywiście tutaj bierzemy to w nawias, co powiedzieliśmy, to się rozumiemy.
Oczywiście, wiesz. Tak samo i tutaj jest to, oczywiście, jest to potrzebne. Ta prawda o tych istotach pozaziemskich, jakiekolwiek te istoty są, jakąkolwiek rolę tutaj, to właśnie prawda jest wyzwalająca, jest oczyszczająca i nam się należy. I nie bójmy się odkryć prawdy, mimo że będzie boleć. To jest właśnie to, co Ramta właśnie, ja zawsze, kiedy czytam te słowa, odkryj prawdę, a ona uwolni cię. Właśnie to jest właśnie, to jest moc zerwania kajdanów tak naprawdę. Kiedy uznamy rzeczywistość, nawet jak mówisz, nawet jak będzie boleć, bo wiesz, jest takie, lepiej koniec ze strachem, niż strach bez końca. To jest, wiesz, to jest coś, co my, zauważ, że my się wiecznie boimy. Jak ja prześledzę, taką rekapitulację zrobię do tyłu i patrzę, pędzę przez tą scenę alternatywną i widzę, ile tam było końców świata, rezetów, wojen, jakichś takich meteorytów, które globalnych, meteorytów, globalnego rezetu i wielokrotnie. Wiesz, dla mnie większym fenomenem jest to, że rozprowadzaczom tych informacji nic się nie stało, że nadal jest tam przyklas, że ich research właściwie nie odpowiedział rzeczywistości. To znaczy, że założenia były błędne, ale większość tego nie dostrzegła, że były błędne założenia. Tam dalej było brawo, wiesz, tak jak byli i kolejne i tak dalej. I to jest właśnie to, że my nie reflektujemy. To dotyczy to i mainstreamu, chociaż tam się, ale naszego środowiska. Możesz 100 razy przepowiadać błędne rzeczy, ile razy się mówiło o QAnon, wiesz, w Ameryce, tutaj Trump będzie wyzwalał, tutaj mamy podziemia, tutaj uwalnia ludzi, tutaj już są aresztowani, tutaj przysięga Bidena jest sfałszowana, zaraz zdejmą go i będzie wszystko. Słuchaj, no po prostu tak i to lecili, i to mówili ludzie wykształceni, ludzie inteligentni, ludzie z wyższym wykształceniem, ludzie uczytani, ludzie znający obce języki, rozumiesz, często mieszkający za granicą. Wiesz, co mnie przeraziło? Dalej, jak gdyby taki szok. Nic, nie ma nowe do winy, a tam, że to była totalna ścieba, nikt nie, w żaden sposób nie wie, że to jest. A nawet nikt nie za to rozliczyć, że w ogóle takie bzdury są gadane. Wiesz, bez konsekwencji. Ja pamiętam, nie pamiętasz też tą historię, jak się pojawił Keshe i chciał wolną energię dać ludzkości. I ja, wiesz, ktoś mi to powiedział, ja zaraz do internetu patrzę, zobaczyłem ten generator. Jak go zobaczyłem, to podrapałem się po głowie i mówię tak, słuchajcie, ludzie, ludzie, weźcie, co to jest? Ale było za późno. Zaczęli nie krytykować, jeszcze starałem się jakąś debatę, wiesz, stworzyć, żeby nie było tylko, że na tak, to już mnie krytykowali i to, co mnie najbardziej zbawiło, to ponieważ ileś tam osób w Polsce tak głęboko było przekonane, że to działa i najpierw była ideologia, bo ja też to dostałem od kogoś do sprawdzenia, dałem komuś tam do sprawdzenia, nieważne, ale była taka ideologia, że to już nie, to jednak nie działa. To wtedy, pamiętasz, poszła taka myśl od słynnego Keshe i tej grupy. Działa tylko u tych, którzy to wierzą. Dokładnie. I to jest właśnie wiara. Dokładnie. I to jest właśnie wiara, czy nie cuda. Wiesz, i to jest po części to prawda. I dlatego, wiesz, jako wynalazca można się z tego wykręcić. I to są właśnie te idealne, wiesz, takie wyjścia. To jest, wiesz, ja powiem ci, że tu politycy są dokładnie tacy sami. Oni idealnie potrafią się wykręcić, obrócić tego kota ogonem. Ja, wiesz, ja powiem ci, że tutaj w Niemczech była też kiedyś taka afera, już nieważne, o co chodziło. W każdym razie wtedy ten, kto tą informację podał, powiedział w telewizji coś takiego, że on koryguje swoją wypowiedź i to będzie teraz tak. I podał tą wypowiedź. Oczywiście to było też, nie? Szybko okazało się, że to była też ściema, więc jeszcze raz go. Więc dokładnie to samo. On koryguje to skorygowane, aby zostać zrozumianym. I wtedy już nikt nie wiedział, o co tam w ogóle chodziło. I to jest właśnie, widzisz, to są tak, to jest właśnie ten kurz medialny, o którym my tu wspomnieliśmy. Tupiemy nogami, wzbijamy to i nie ma nic. Jakby historia, kiedy ją w taki schorowany umysł, wyrównany emocjonalnie stan, prawda, umysłu człowieka, i w ogóle jego emocji, jak się dostanie taka ta prawda, o której ja ciągle mówię, że chcę, żeby się ukazała, ja sobie zdaję sprawę,
chociaż się nieraz zastrzegam, że to będzie totalny chaos, to będzie po prostu toksyczny wylew wszystkich pretensji do wszechświata i będzie pojawi się tego, to czemu nam nie dadzą, bo to jest my mamy teraz bardzo roszczeniowe postawy, słuchaj. No to jak oni to czemu inne nie dadzą nam tego, nie dadzą nam łóżek medycznych, nie dadzą nam pojazdów, nie zbudują nam pałacy, to co to za kosmici? I muszą szambo wywieźć. Szambo muszą wywieźć jeszcze nasze. Bo to wiesz, jak chcesz by nie inaczej. To jest właśnie, wiesz, to jest też fenomen, takie roszczeniowe rzeczy. Natomiast wielu nie zdaje sobie sprawę, że można się z tego pośmiać, ale prawda jest taka, że jakieś takie darowanie, zauważ, że Indianom darowano też różne błyskotki, doprowadziło do katastrofy. Więc tu trzeba, jakakolwiek cywilizacja, która jest odpowiedzialna, na pewno by nie dała nam nic. Zero. I to było najlepsze, co dla nas zrobili. My sobie zdajemy sprawę. To był najlepszy prezent. To było tylko pojawienie się, że jesteśmy. Słuchajcie, wiemy, jesteśmy. I to jest na tyle, ile byśmy mogli ewentualnie przełknąć, wchłonąć. Dokładnie. Natomiast jakakolwiek techniczna, powiedzmy, pomoc technologiczna, czy jakiekolwiek prezenty w postaci jakichś mitycznych generatorów wolnej energii, czy czegokolwiek, doprowadziłaby do katastrofy naszego własnego potencjału i rozwojowego, ponieważ nikt by nic nie rozwijał. Każdy by czekał na katastrofę. I tutaj się z tobą zgadzam, ale ponieważ staram się podglądać, podsłuchiwać, bo też będzie na UFO Forum nagranie z koleżanką Gosią Dusza, która jest jakby w tym projekcie korespondencji, powiedzmy, przez internet z grupą określającą się jako Taygetan, czy to prawda, czy też ja teraz to nie wnikam, tylko jest ta historia i ją troszeczkę staram się studiować. I tam jakby też są podawane tego typu jakby sytuacje i dylematy jakby etyczne, jakie oni mieliby mieć, tak, jako pozaziemscy. I tam jest takie też pytanie w ten sposób, że tak, no z jednej strony my nie możemy wam pomagać, bo jest pierwsza dyrektywa, czyli nieingerencja. No tak u nas też jest prawo nieingerencji, tak zwane w prawie międzynarodowym wiesz o tym, że jest prawo do nieingerencji w cudze państwa. Ale mówi tak, ale zastrzeżenie, ale kiedy po prostu obce grupy, inne grupy pozaziemskie w sposób drastyczny łamią generalnie prawo nieingerencji i was wykorzystują, nie wiem, porywają, tak, dokonują przeróżnych rzeczy za pomocą swoich rezydentów, tutaj mówię tutaj o globalistach i tego typu różnych personach, to co, chcecie, że mamy was zostawić? Jesteście bez szans. I to są według mnie takie zawsze bardzo praktyczne dylematy, jeżeli ktoś łamie prawa uniwersalne wobec słabszej społeczności, czy ty ją zostawiasz po prostu, że ma być wybita w pień, no bo nie ingerujesz, czy też mówisz tak, zaraz, ktoś złamał prawo nieingerencji w życie tej endemicznej populacji, my nie możemy z powodu wyższych praw kosmosu do tego dopuścić, więc się włączamy. I to też jest do usprawiedliwienia. Tak, to jest rzeczywiście ciekawa byłaby debata na taki temat, jak takie coś rozstrzygnąć, taki spór, bo tu jest bardzo szerokie pole, wiesz, do interpretacji tego, czym jest w ogóle ingerencja i kto ingeruje i w jaki sposób, jakie, bo tak naprawdę, jak to się mówi zawsze, piekło jest pełne ludzi, którzy mieli dobre zamiary. Wyprodukowane dobrymi intencjami. To zawsze się tak zaczyna, wiesz, a problem zawsze jest taki, że tak wiesz, zło jednego to dobro drugiego. Lew zabije antylopę i ją przyniesie do swojego legowiska, to będzie dobry czyn, ale dla antylopy nie, dla antylopy nie będzie to zbyt dobre. Więc to jest ciekawa, ja też się z takimi dylematami zawsze zastanawiałem, czy właśnie to prawo nieingerencji, natomiast ja uważam, że sam kontakt z nami już jest ingerencją z drugiej strony. To można bardzo, wiesz, różnie można to widzieć, że na przykład sam już próba kontaktu jest ingerencją pewną, ona musi nastąpić, tylko właśnie my nie znamy tych praw kosmicznych w ten sposób, jak one ewentualnie były tam interpretowane, bo zauważ, że w Star Treku było to bardzo ciekawe rozwiązanie, nie? Że ingerencja, czyli kontakt nastąpił wtedy, kiedy cywilizacja, która obserwowała Ziemię, zobacz, ona nie zareagowała, jak była wojna atomowa czy nuklearna, nic tam po tej wojnie nuklearnej na Ziemi niejaki pan zbudował pojazd, który przekraczał prędkość światła. I wtedy nastąpiła ingerencja. Dla nich wojna nie była problemem. Problem był taki, że oni wiedzieli, że jak on ten pojazd odpali, to zobaczy innych, bo ma
bo przekroczy tą barierę. I co wtedy? Więc musimy, teraz już nie ma, musimy uprzedzić to i powiedzieć, że słuchajcie, kosmos jest pełny. Ale ciekawe, co powiedziałaś, jednocześnie... To on zaingerował tak naprawdę, on zrobił ingerencję. Przypomniałem sobie książkę, która jest ta z Limbusa, dotycząca oczywiście channelingów i przekazów, i tam jest też taki motyw, wiesz, że to w zasadzie był to przekaz od szeraków. Wiesz, pomijam, że rzeczywiście nie zgadzam się z tym przekazem, ale do czego zmierzam? Bo tam była taka myśl w tym przekazie, że taka spółka Price i King, wiesz, znana, wiesz, pokazując, do czego zmierzam? Że generalnie we wszechświecie obowiązuje tego typu zasada i prawo, że oto powstają endemicznie jakieś tam oczywiście te. Wiadomo, że zasiewa się życie, że się robi terraformowanie, więc to też jest jakiś rodzaj ingerencji, ale zostawia się to wszystko, żeby taka populacja, mówię o inteligentnych istotach, doszła do pewnego poziomu, żeby zaczynała sobie zadawać pytania, bo zobaczy gwiazdy. I tak jest w planie tak. Najpierw po prostu staramy się wspierać ich jakieś osiągnięcia takie naukowe, żeby zobaczyli, że oprócz ich planety jeszcze jest szeroki wszechświat, jak to u nas się dzieje. Potem zaczynamy się pojawiać, jest taka faza, że możemy się pojawiać w ich snach, że pojawiają się jakieś genialne jednostki, które piszą literaturę science fiction, to już po naszemu trochę mówię, wiesz, że jakieś potem jest faza, powiedzmy, gdzie dochodzi do takich incydentalnych spotkań, że widzi jakiś dziwny pojazd, że jakaś istota, co zresztą na Ziemi ma miejsce i to już od dłuższego czasu. I dopiero na samym końcu, ta trzecia faza, to jest faza tak zwanego już ostatecznego otwarcia się, jak to się mówi, że ta populacja jest na takim etapie, że druga strona przystępuje do tego przedstawienia się i następuje, jak to się mówi, implementacja, czy też wciągnięcie do życia jakby, no nazwijmy to galaktycznego, tak? Do całej rodziny istot pozaziemskich, które gdzieś tam się dogadują, nie dogadują, i wtedy w tym momencie jesteśmy uczestnikami, bo nie ingerencja nie może oznaczać, że będziesz wiecznie na etapie kamienia upanego czy kamienia, wiesz, dżungli, bo to jakby i tak i nie, wiesz, o co mi chodzi. To ciągle gra jednego racji i drugiej racji. Dokładnie. Ciekawa jest ta koncepcja. Zauważ, że ta koncepcja, że ta koncepcja jest jakby dokładnym dokładną taką nakładką na historie biblijne. Zauważ, że wszyscy prorocy na początku mieli sny, tak, faza pierwsza, potem gdzieś musieli wyjść gdzieś w pole, tam usłyszeli głos albo zobaczyli płonący krzak, a później szli na górę i tam objawił się osobiście ów pan i nastąpił kontakt. Jeżeli widzisz, też były te fazy i to mi się wydaje, że to jest konieczne, aby przygotować umysł na takiego rodzaju zdarzenie, bo to jest szok, wiesz, takie coś jest szokiem. Dlatego mi się wydaje, że taki właśnie, no to różnie można to patrzeć, ale taki kontakt przez sen, taka informacja właśnie takiego rodzaju telepatycznego byłaby najbardziej właściwie odpowiednim narzędziem na początku dokładnie, na takim bezpiecznym terenie, można by powiedzieć, bo też możesz się obudzić i powiedzieć, miałem zły sen i jest wszystko w porządku. Nic ci się nie stało i nie było ingerencji też. Wiesz, to jest też my nie wiemy, czy za tym technologia jakaś nie stoi. Wiesz, to dla nas to jest zawsze to, co my nie rozumiemy, nazywamy snami, halucynacjami, różnymi zwidami i channelingami, przekazami, natomiast my nie znamy mechanizmu, to może być absolutnie sprawa technologii. Także to dokładnie technologia ducha, to jest właśnie ta technologia duchowa. Zobacz, praktyki medytatywne to jest technologia duchowa, spirytualna. To są techniki, które trzeba wypracować, aby uwolnić te siły, które w nas drzemią. I rzeczywiście może nie potrzebujemy komputerów, nie potrzebujemy. To właśnie pojawia, jest pamiętam to... dawno temu książkę taką, guru z hinduskiego, podróże na inne planety. O, już chwyciłem, no, bo powiem, że wiadomo, byłem na tym etapie. Wiesz, a tak patrzę, ale to on w tej książce opisuje, jak mentalnie on podróżuje na inne planety. On nie potrzebuje statku kosmicznego prędkości. O nie,
O nie, co to za science fiction, wiesz? To mi się wydało takie, to trochę za proste, nie? Żeby było ciekawe. To taki głupi umysł reaguje. Wiesz, ja dopiero, wiesz, po latach tego typu przekazy zacząłem uważać za o wiele bardziej interesujące niż technologia. To jest taka teleportacja materialno-duchowa gdzieś na krańce wszechświata. To jest dopiero statek kosmiczny, wiesz, to jest, przekracza barierę światła, czasu i wszystkiego. I ja powiem ci, że taki właśnie, już wspomniałem o tym, że taką prelekcję przygotowuję na ten temat, bo akurat takie też możliwości, takie materiały też się u mnie pojawiły. I to jest właśnie to, co właściwie jest tak naprawdę prawdziwą technologią moim zdaniem. To jest właśnie chyba koniec technologii, a podróże międzygwiezdne stają się... Kiedy wychodzisz i nagle wiesz, że tego wszystkiego nie potrzebujesz, tego złomu, którego tam tworzyłeś przez jakiś czas, ale musiałeś przejść przez tą fazę, wiesz, trzeba przejść, żeby zrozumieć. To jest, ale dobrze, że mamy to w głowie, że widzimy to i że jesteśmy pod wrażeniem i czujemy wartość tego, że nie jesteśmy niewolnikami jakby tylko technologicznego sposobu przemieszczania się, chociaż też odbywają się niesamowite rzeczy. Znaczy, ja kiedyś, powtarzam czasami, wiesz, na studiach, jak byłem na filozofii, wiesz, jeszcze nie miałem tego etapu, wiesz, duchowego przebudzenia. Już było po stanie wojennym, więc się już tak politycznie przebudziłem, więc filozofia to było wszystko fajne. I jak w którymś momencie, wiesz, a w filozofii nauczano nas, bo to były czasy PRL-u, więc marksizm szczególnie na filozofii był najbardziej rozbudowanym i wręcz indoktrynowanym. I tam w marksizmie była taka jakby, no bo w historii filozofii jest materializm, idealizm, no w jakimś sensie to prawda. No i wiesz, i tak, no i tutaj tam jest Bóg, a ja sobie myślę tak, to w zasadzie, i to mi to samo przyszło, czy tam samo, że zarówno, myślę sobie, z pozycji ducha dojdę do tego, czym jest materia, i z pozycji materii dojdę do tego, czym jest duch. I tak mi to tak przeleciało, wiesz, przez głowę, może jeszcze nie zdawałem sobie sprawy. Ja uważam, że ta myśl jest zupełnie, jak to się mówi, wiesz, przyzwoita i zupełnie prawdziwa, bo koniec końców rzeczywiście i z pozycji materii możemy dojść do ducha i odwrotnie. I ci wielcy naukowcy, którzy stanęli w obliczu cząstek elementarnych, fizyk Heisenberg, to są, wszyscy ci ludzie są po prostu, oni są nie to, że wierzący, wiesz, o co mi chodzi, tak naprawdę prywatni, znają siłę stwórczą, znają, że nie może, żeby jej nie było. Wiesz, to są pewne, to jest właśnie Heisenberg, czy też nawet Goethe, który pisał bardzo ciekawe teksty natury fizycznej wręcz. I się wszyscy dziwili, fizycy, jak on ten tekst sformułował o budowie wszechświata, skąd on to wiedział. I to jest też ja uważam, że człowiek, który się tym zajmuje, który myśli, koncentruje się, wręcz medytuje nad tym, dostępuje takich informacji. One w jakiś sposób się synchronizuje i nagle to oświecenie, ta iskierka jest i nagle widzi pewne rzeczy, które inni nie widzą. No inaczej nie byłoby teorii kwantowej, gdyby ktoś nie miał bujnej wyobraźni tak naprawdę. Już Einstein powiedział, że kosmos jest być może ograniczony, ale wyobraźnia jest większa. Inaczej. I to jest właśnie, to są właśnie rzeczy, które... Przygoda umysłu i serca. Ty wiesz, co, tak sobie popatrzyłem teraz na zegary i pomyślałem tak, wiesz, w zasadzie to my tak sobie rozmawiamy jakby prywatnie i w zasadzie to nie ma, nasi widzowie może już dawno odpadli, bo to 2,5 godziny. Nie zauważyłem, że to było tak, komputery, a my to sobie będziemy dalej gadać, ale rzeczywiście jakieś podsumowanie małe i myślę, że zaproszenie za jakiś czas, wiesz, zrobimy, a może mieliśmy jakieś takie marzenie, pamiętasz jeszcze sprzed wielu tygodni, może miesięcy, że był taki plan, żeby zmontować takie raz na miesiąc dyskusje panelowe tutaj Kristy, ja oczywiście z przyjemnością i już trzy osoby, a nawet cztery podejmować jakieś tematy, takie trochę, takie, wiesz, no takie fora wręcz dyskusyjne. Myślę, że to by było niesamowicie ciekawe, bo tu każdy... Ja jestem zawsze za, jak to się mówi. I tak jak mi czas pozwoli, to ja zawsze jestem do dyspozycji. Naradzimy się na forum, co my z tym zrobimy, dobra? Z tym pomysłem zostaniemy. No to zobaczymy właśnie, obgadamy to wszystko. Będzie Rafał Nowicki, w zasadzie no, większa część środowiska będzie. No, naszych pionierów, z wyjątkiem Jana Dominiaka, będą wirtualnie. Właśnie nagrywam prawie codziennie coś tam z nimi.
Witek, bardzo Ci dziękuję. To po prostu było naprawdę wow. No ja też, Janusz, to było, no ja jestem zawsze pod wrażeniem. Ty wiesz, że nasze dyskusje często trwały bardzo, bardzo długo i nie miały końca. I widzisz, wraca to. A w czasach UPO przynajmniej, także, żeśmy przez te 10 dni mogli się do końca, wiesz. Co się dogadaliśmy, ja powiem, że to będzie owocować. Ja myślę, że też widzowie też mówili, że może powłączali, a ja mam takie wrażenie, że będą czuć niedosyt, bo my, no tak, nie, my ja czujemy też niedosyt, więc to mi się wydaje, że to jeszcze będzie miało poważne następstwa, nasza na rozmowa. Jak nam poproszą, żeby częściej się spotykać, to zrobimy. No i naradzimy się jeszcze, czy na przykład taki trójkąta nie zrobić jeszcze, Chrisa, osobno pomijając, że każde spotkanie ma swoją zupełną jakby dynamikę i jakby osobliwość, czyli jak rozmawiamy we dwóch, to we dwóch, jak rozmawiamy we trzech, to już jest trochę inaczej i tu jest wartość i tam jest wartość i o tym pomyślimy. Przestrzeń pokaże. Tak, przestrzeń pokaże. A, jeszcze powiem, przypomnij, gdzie nadajesz, jak zawsze, bo ty przecież robisz intensywną pracę u siebie. A tak, no to widzowie oczywiście większość będzie wiedziała, mój kanał Calvit YouTube, można mnie tam zawsze spotkać, co tydzień jest materiał filmowy, ale jest też drugi kanał, nazywa się Podróżnik, wystarczy również wystukać w YouTube Podróżnik i tam są podobne materiały, troszeczkę w innym stylu robione, ale tam również można dotrzeć i dowiedzieć się ciekawych rzeczy, tym bardziej, że co jakiś czas, mniej więcej raz w miesiącu, jest tak zwana kawa z Calvitem i tam można się dostać na Discorda i zadawać mi pytania live, głosowo, czy też tekstowo, na które ja zawsze staram się odpowiedzieć. Tyle, jeżeli chodzi o reklamę moich własnych, to jest informacja, tutaj, to jest informacja, wirus się cieszy, że będzie mogło Cię osobiście tutaj zobaczyć właśnie na forum UFO we Wrocławiu, w Sobótce, właśnie w Świdnicy. Będziemy naprawdę tutaj pracować też nie tylko na sali głównej, ale też w kuluarach, więc dobrze się wyśpij, słuchaj, już przyjedziesz, żebyś wiedział, że tu będzie tych dyskusji nie tylko na oficjalnym, wiesz, prelekcji, ale jeszcze w kuluarach. No, wydaje mi się, że za dużo spać nie będziemy. Dlatego się dobrze wyśpij, że przyjazdem. Dziękuję Ci bardzo, dobrej nocy i jesteśmy cały czas w kontakcie. Żegnam wszystkich widzów NTV. Żegnam wszystkich widzów NTV i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.